I uważaj z tym krzysłem, tak się nie, nie najdaj na nim. A dlaczego on no, czy... się rozwali? Nie, nie bo słychać. super. To super. super, super. To super. No. <laughs> Przy mikrofonie Kara Becker i Maja Hitro, a to Studio 26. Nasz modowo-kulturowy podcast o wszystkim, co powinniście wiedzieć o wszystkim. <laughs> Czyli klasycznie. Yy, a ja tutaj opowiem słów kilka yy, o naszym spisie treści, bo dzisiaj jest bardzo bogaty, ale jest też tak zaczęłam się nad tym zastanawiać, jest też takim trochę powrotem do przeszłości, nie do przyszłości, jak yy, jak mawia tytuł jednego z naszych ulubionych filmów, ale do przeszłości. Tej przeszłości jest tutaj mnóstwo, ale jest to przeszłość, która mocno oddziałuje na to, co dzieje się dzisiaj. Zaczynamy więc od urodzin Mika Dzegera 78., które obchodziliśmy wszyscy razem z Mikiem kilka, kilka dobrych dni temu, ale też byliśmy świadkami 10, już dziesiątej 10 rocznicy śmierci Amy Winehouse, czyli jednego z najważniejszych głosów, które pojawiły się w ostatnim czasie kulturze popularnej. Jak skończymy z muzyką, bo to akurat tak się złożyło, że mamy tutaj daty znaczące dla dwóch muzyków, opowiemy o zmianach w świecie mody. Odchodzi redaktor naczelny włoskiego Woga, którego okładki bardzo cenimy i jeszcze niedawno na ten temat rozmawiałyśmy, jaki jest odważny i Jaką ma wiedzę o świecie, którą świetnie wykorzystuje w, w, właśnie w swoim magazynie, i nagle niespodzianka odchodzi. Kara będzie miała więcej na ten temat informacji i zaraz Wam o tym opowie. Widziałyśmy też zapowiedź filmu House of Gucci, i o tym też więcej Kara za chwilę. Muzyka, nowe płyty. Opowiemy Wam m.in. o Billie Eilish, ale też pojedziemy na południe Europy posłuchać we tłustym morli. No i nowości literackie. Bez tego nasz podcast nie może się obejść. I Kara opowie o współczesnych trzydziestolatkach. Pewnie o tym też trochę co nas trapi, a co nie. A ja opowiem o biografii, o premierze wrześniowej, na którą chyba wszyscy bardzo czekamy, ale dowiecie się o tym z odcinka. Później wystawy. Beksiński w Warszawie i Young British Artists nie w Warszawie. Zaczynamy od Mika Jagera, który 26 lipca obchodził swoje 78 urodziny. Nieśmiertelny. Nieśmiertelny Mik, który potrafi skakać, śpiewać i mieć jakąś magiczną, chociaż nie lubię tego słowa, ale może jakąś diabelską, raczej tutaj u Mika Jagera energię, która Większo, się nigdy nie kończy. Niż niektórzy trzydziestolatkowie. No, ja na przykład, bo ja bym nie dała rady, abym ja zadyszkę po pierwszy, w połowie pierwszej piosenki, myślę, jakbym zaczęła śpiewać. Ale za Jagger, z Mikiem Jagerem? Oczywiście, że bym zatańczyła. Chciałabym to zobaczyć. Ja też bym chciała, nad... do niego no, Do córki zadzwoń. No właśnie, a bo tak. my z córką roz, rozmawiałyśmy i tak. kara ją stylizowała, już o tym wam wspominałyśmy. O tej sesji dla Harper's Bazaar, którą kilka lat temu yy, miałyśmy, nad którą kilka lat temu miałyśmy szansę razem współpracować. I no i wiecie, dzieli nas po prostu już jeden krok od Mika. Tak, więc tylko dzwonimy do Jordy i... Kiedy tańczymy. I kiedy Z tańczymy starym. na scenie no więc Mick Jagger kończy 78 lat, tak jak już wspomniałam i pomyślałam sobie, że taki wszyscy o Micku wiecie mniej więcej dużo, bo to jest faktycznie mniej ikona, dużo. mniej więcej dużo, no bo ty wiesz, sporo też mniej Jakbyś... niż więcej, więcej, więcej niż, niż mniej, niż mniej. mniej. <laughs> <laughs> wiesz, to jest taka tak, ikona popkultury, że wszyscy wszystko wiemy, natomiast ja i ta wiedza jakoś tak mimowolnie tak, wchodzi, nawet no tak. jak się nie interesuje, to, prawda. to gdzieś tam wszyscy o nim Sporo Natomiast ja wybrałam sobie takie dwa wydarzenia z jego życia, o których być może nie wszyscy wiedzą, już chyba tacy bardziej zapaleńcy. Takie ciekawostki, którymi też można się czasami pochwalić w towarzystwie, że wiesz trochę więcej tak. niż Twoi znajomi. A wiedziałeś, że mi No, więc no i tutaj zaraz właśnie Maja Wam powie, <laughs> czym możecie się pochwalić w towarzystwie. Um, zaczęłabym od 67 roku, czyli lata 60. swingujący Londyn. Y Rolling Stonesi są na językach wszystkich, podobnie jak Beatlesi, porównuje się oba zespoły i opinia publiczna próbuje sprawić, żeby te dwa zespoły ze sobą rywalizowały. Natomiast tej rywalizacji tam nie ma, bo panowie wszyscy się bardzo lubią, ale już tak się przyjęło dzięki gazetom, dzięki tabloidom, które w Wielkiej Brytanii od samego początku były nieznośne i niestety lata 60. już udowodniły, jak paskudnie potrafią zachowywać się pismaki. Jest 67 rok. Mick Jagger u szczytu sławy ze prowadza się ze swoją dziewczyną przepiękną Marian Faithfull. Beatlesi chwilę wcześniej dostają order od królowej, więc są nietykalni, a Rolling Stonesi to po prostu łobuziaki, łobuzy których, których można się starać jeszcze naprawić, moralnie szczególnie, więc 67 rok, styczeń to jest moment, kiedy w gazetach pojawiają się informacje na temat aresztowania Mika Jagera, Marian Faithful na szczęście nie, ale to był ten czas, kiedy policja wpadła do Redlands, czyli posiadłości Keitha Richardsa, i próbowała zgarnąć narkotyki. I podobno nakryła Mika Jagera z Marian Faithful w bardzo dziwnej konfiguracji. Pięknie to określiłaś. Ale w ogóle kocham historię tej imprezy. Seksualnej, jeszcze dodam, z batonem Mars w roli głównej. I nie jestem pewna, czy już Wam o tym w pierwszym odcinku nawet nie, nie, nie napominałam o tej imprezie. Natomiast był to ogromny skandal i z tego powodu, że wykryto i znaleziono narkotyki w domu Keitha Richardsa, panowie stanęli przed sądem już zresztą po raz kolejny. Natomiast nie o tej historii chciałam Wam opowiedzieć, ale o czymś, co się wydarzyło miesiąc później i troszeczkę przyćmiło ten wielki skandal, na który narażeni zostali Rolling Stonesi i Mick Jagger. Ja mam pytanie, czy sprzedaż Marsa wtedy skoczyła? Chyba skoczyła coś mi się wydaje, bo wśród fanów z pewnością, bo pamiętam, że słyszałam historię, no, sama z siebie nie pamiętam, musiałam je gdzieś usłyszeć u jakiegoś mądrego człowieka, który to opisywał, że w obronie stonsów rzeczywiście wtedy pod gazetą, pod pismakiem tabloidem, który opublikował te niesmaczne, zmyślone zresztą, podobno że przez policjantów rzeczy, ustawił się tłum fanów, którzy skandowali, żeby zamknąć, zamknąć gazetę, która. Niedługo później została wykupiona przez Mardoka, który jest dzisiaj mężem żo byłej żony Mika Jagera-Jerholm. Taka dokładnie, historia. Dokładnie. Więc bardzo możliwe też, że sprzedaż Marsa skoczyła. <głos> <głos> Może teraz też skoczy po tej naszej opowieści w tak, Warszawie. Tak. Chodźmy później i w na Marsa. <noise> Chodźmy do Marsa. Później zjemy Marsa właśnie. Marian Faithful bardzo marzyła o tym, żeby ten skandal już się skończył i żeby o tym nie mówiono, ponieważ ją to też bardzo dotykało. Jagger miał to w nosie, ale Marian faktycznie była zniesmaczona tym wszystkim, co się wokół dzieje. No i tak się wydarzyło, bo już niecały miesiąc później. Doszło do premiery raju, traconego nowego baletu Rolanda Petita w Londynie. Był 23 luty 67 roku. I mm, mówię Wam o tym, ponieważ e, kultura. Była czymś bardzo, bardzo ważnym w latach 60. w Wielkiej Brytanii. To ona kreśliła zachowania młodzieży, to ona naprowadzała nowych adeptów sztuk do odkrywania jakichś tam nowych biegunów i wspinania się na wyżyny swojego intelektu i wszystkiego, co możliwe. I to było takie wydarzenie, że pisały o tym pierwsze strony gazet krajowych, czyli najważniejsze. Dzisiaj bardzo rzadko się to dzieje. Niestety, mm. że kultura zajmuje pierwsze miejsce na, na stronach dzienników na przykład. Wtedy tak się wydarzyło i dlatego wam o tym mówię, ponieważ jedną z głównych ról grał tam wybitny baletmistrz Rudolf Nuriejew. I chciałam wam o nim dzisiaj więcej opowiedzieć, ale to będzie długa historia, więc przełożymy ją na inny dzień. Ale... Co ma to wspólnego z Mickiem Jaggerem? Mick Jagger był zakochany w tym, jak, jak wygląda po pierwsze Nuriejew, czyli jego, w jego androgenicznym wdzięku, w, w jego takiej. Zadumie, zadziorze, ale też miękkości i jakiejś takiej kobiecości i delikatności, którą w sobie miał. No a poza tym, Noriew miał absolutnie rock'n'roll'ową duszę i jego biografia jest tak naszpikowana ciekawostkami, i takimi szczegółami, że opada wszystko, co może opaść, i dlatego o tym chciałabym z wami też porozmawiać. Nie tylko o nim, ale i o, o, o dwóch innych rosyjskich baletmistrzach, o których z pewnością słyszycie non-stop. Natomiast Mick Jagger podobno z Nureyev'em miał romans. To jest po pierwsze, a po drugie... Ja nie wiedziałam, zobacz. No to widzisz, to już jest ta pierwsza no, no. część niespodzianki. Druga część niespodzianki polega na tym i to jest taka ciekawostka, że mniej więcej w tym czasie Mick Jagger zaczął naśladować ruchy bioder i w ogóle ruchy sceniczne. Um, obserwując Nuriejewa i tego jak tańczy, jak wygląda jego balet i to wtedy przeniósł na scenę, więc te wszystkie ruchy Jaggera, te słynne moves like Jagger, o którym śpiewa Maroon 5, to jest wszystko zasługa Nuriejewa właśnie i obserwacji Micka Jaggera i baletu. Chociaż y, muszę ci też powiedzieć, że y, mimo tego, że Jagger zaczął studia na London School of Economics, y, bardzo ciężko było się tam wtedy dostać, tak jak dzisiaj. Zresztą, no to nie był takim typem y, w tym czasie, ponieważ później się to też zmieniło, ale nie był takim typem. Intelektualisty totalnego. Nie był. Ale chciała go do tego, chciała go przekonać do tego Marian Faithful, więc ten związek naprawdę bardzo dużo dał i jej, i jemu. I jemu też między innymi ze względu na Nuriejewa, którego też pokazała Marian Mikowi. A druga rzecz to, to książka Buchakowa. Mistrz Małgorzata, którą podsuwała i podsuwała i podsuwała Marian Mikowi, aż w końcu Mik ją przeczytał, i tak powstał hit Sympathy for a Devil. No, a ja chciałam Wam dzisiaj puścić kawałek piosenki, która która jest chyba jedną z, moją, z moich ulubionych piosenek Rolling Stonesów i żebyście, żebyście sobie posłuchali przez kilka sekund tego Jaggera i być może dzisiaj dzisiejszy albo jutrzejszy dzień spędzili ze Stonesami albo z, z Jaggerem prywatnym w słuchawkach I jest to Scarlett Stonesów z gitarą Jimmy'ego Page'a niepublikowany numer aż do ubiegłego roku nagrali go w październiku 74, gdy muzycy gdy muzycy Led Zeppelin nagrywali jeszcze w studiu swoje piosenki, już za chwilkę mieli z niego wychodzić, pojawili się tam stąsi Jimmy Page został no i piosenka Scarlet o imieniu córki Jimmy'ego Page'a a teraz również dziewczyny, Scarlett, Scarlet, jeszcze poetki, o której mówiłam wam w poprzednim odcinku, nie było jeszcze wtedy na świecie, jak była nagrywana ta piosenka. Ona znalazła się na reedycji Goat's Head Soup z albumu z 1973 roku, ukazał się w ubiegłym roku i chwilę posłuchajcie. Trochę marzyłam, żeby ta piosenka się nie kończyła. Tak się tutaj gibałam na tym krześle. To jest moja ukochana piosenka, mm. a tym bardziej, że w klipie zagrał Paul Mescal, który mm. zasłynął słynną rolą. Którego też uwielbiasz. Kon... No ty też go lubisz. Konela Waldrona w Normalnych Ludziach. E, irlandzki aktor, który zresztą tak sobie pomyślałam dzisiaj, em, w ogóle jak się przygotowywałam do naszego podcastu, co on teraz może robić, ale okazało się, że robi. Gra w filmie. No proszę. E, u Maggie Gyllenhaal. W jej, o, w jej projekcie o, pierwszym reżyserskim projekcie nazywa się The Lost Daughter. Wspaniale musimy go obejrzeć. Musimy go obejrzeć jak powstanie. Tak. No dobra, koniec z Uff. Czartuje, że ich, ale ja tak patrzę właśnie na ten zegar. Ja wiem, ja wiem. Zawsze, Przepraszam. Bo potem będzie, że trzeba będzie ciąć pół podcastu i będzie smutek. I no, coś wywalimy najwyżej. No coś A przejdzie to się... do kolejnego odcinka, nie marcie się. No dobrze, dziesiąta, jak już jesteśmy przy muzyce i przy rocznicach, to dziesiąta rocznica śmierci Amy Winehouse, 23 lipca. Niesamowite, że to, to już 10 lat. W ogóle jak... Nie wiem, kiedy to się wydarzyło. Też ja mam pojęcia, pamiętam jak wczoraj jak ogłosili właśnie to, że została znaleziona w swoim domu na Camden i, i właśnie to, że miała te 27 lat. Ja też to pamiętam i tak wszyscy mówili, że dołącza do tego nieszczęsnego grona klub 27. Mm. E, Oglądałam to w tvn nie i mam nadzieję, że będę mogła jeszcze w tvn 24... Oglądać dalej. Oglądać dalej, takie różne rzeczy. No. Wspierajmy wolne media. Wspierajmy wolne media. W każdym razie o Amy to będzie krótsza historia, bo o Amy nie ma, nie ma co mówić, bo już zostało wszystko powiedziane, co można. Co można było powiedzieć, chociaż okazuje się, że BBC 2... Um, ogłosiło, że w tym roku ma powstać um, dokument Amy Winehouse, 10 Years On. Nad którym współpracują z matką. To, to była informacja sprzed kilku miesięcy, więc nie wiem, czy to się udało, czy to jeszcze mm. prace nad tym trwają, będę musiała to sprawdzić. Natomiast, co jest ciekawe, matka Amy, Janice, ma zdiagnozowaną sklerozę i chciała opowiedzieć o córce to, co czuje i to, co pamięta, zanim zapomni, czyli mm. ocalić Amy od zapomnienia. No tutaj ale, swojego, swojego ale też bardziej innych. niż e, myślę odbiorców, bo to jest niezapomniana postać w kulturze, w muzyce. Nie wiem, czy oglądałeś na pewno oglądałeś ten pierwszy dokument. Tak, mam to niej. nawet zapisane. Jeżeli nie widzieliście, to jest Amy z 2015 tak. roku i to jest dokument wstrząsający. No, płacz. Generalnie pod koniec pamiętam, jak byłam w kinie, wszyscy, wszyscy płakali, wszyscy więc, płakali. No to, jest, to jest tragiczna historia, bardzo zdolnej, utalentowanej kobiety, która niestety odeszła za szybko przez swoje demony. Przez swoje demony, ale też um, przez to, że nie miała wsparcia w najbliższych osobach i tak się właśnie dzieje, gdy dziecko staje się towarem i... Który i... zarabia na całą rodzinę. Mnie się wydaje, że to jest podobna właśnie, sytuacja tak. jak Whitney Houston, jak Britney Spears, to teraz tak. obserwujemy. To Dokładnie jest... tak. No i ta rola ojca, gdzie się, która się powtarza wszędzie w zasadzie, tak? I w historii Amy Winehouse, która śpiewa, że mówią mi, że powinna iść na odwyk ale mój ojciec mówi, że nie trzeba i mogę dalej koncertować, zarabiać robić pieniądze. I tak też było, I tak też było. wychodziła na scenę, absolutnie odurzona. Pamiętasz ten ostatni koncert? Pamiętam, nie chcę go pamiętać ja tak nie chcę to jest taki, taki już upadek upadek, I, I przykre bardzo i tak samo było z Whitney Houston um, i tak samo jest z Britney Spears, która też jest wykorzystywana um, przez swojego ojca, sama tą sytuację porównuje do niewolnictwa hmm. Do handlu ludźmi. Jest to okropna historia. Ja ostatnio też słuchałam podcastu Pieces of Britney, BBC, który prowadzi Pandora Sykes. Więc, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej historii, która jest bardzo zawiła i, do, moim zdaniem, do, do bardzo długo była ukrywana, nie była powszechna. Jeżeli chcecie poskładać te właśnie kawałeczki. Tej historii w całość, to bardzo polecam ten podcast. Też można na Spotify go przesłuchać, czy na Apple Podcasts. To jest okropne, że to jest osoba tak bardzo znana, i cały świat patrzy i nie może nic zrobić. Tak, że jesteśmy bezsilni wobec prawa, ale też tych pieniędzy, bo najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę ten ojciec, Britney Spears, zarządza gigantycznym mhm. majątkiem córki. I to ten majątek wykorzystuje po to, żeby ją zniszczyć i żeby tej wolności jej nie oddać. I to jest dla mnie najbardziej przykre, bo to ona de facto płaci mu to, żeby on ją dalej niszczył. Potworna. Potworna historia. Więc musimy przejść do czegoś. Bardziej pozytywnego chciałam powiedzieć do mody, ale wcale to nie jest pozytywne, ponieważ Czy odchodzi. Nie wiem, ale moda, Italia, no, to no ale żegnamy się. Żegnamy się, żegnamy się z, ale może będzie, będzie nowe, na pewno będzie nowe otwarcie, zobaczymy. W jakim stylu włoskiego woga odchodzi Emanuel Farnetti po czterech latach. Te, te lata były, tak myślę, bardzo udane, szczególnie ten ostatni rok, półtora kiedy no, wszyscy redaktorzy naczelni, wszyscy twórcy magazynów mieli potężne kłopoty, problemy i zastanawiali się, co dalej robić w świecie, który został opanowany przez pandemię i jak w świecie, którym może właśnie o tej młodzie myśli się. Mniej siłą rzeczy i co tak zrobić, było. żeby te magazyny nadal były interesujące, nadal były, nie mówię, że wartościowe, bo wartościowe są zawsze, myślę, że takie dobrej jakości magazyny o modzie powinny mieć tą wartość literacką, tak jak... Zresztą w Harpersie zawsze nam mówili, mhm. że dobry magazyn musi mieć tą wartość literacką i taką myślę, że włoski ma. Tylko, że jak właśnie, że on powinien się w tym momencie zmienić, dostosować się do tych czasów. Obserwowałyśmy z Mają, że niektóre magazyny tego nie zrobiły i nadal publikowały... Piękne modelki, flesze, błyszcząca skóra, jakby nigdy nic się nie Tam wydarzyło. Było takich kilka amerykańskich skóra. -amerykański, dokładnie. Harper's Bazaar chyba też amerykański. Harper's amerykański. Wtedy... W ogóle leciało w złoto. Tak, udawali, że, że nic się sytuacji nie, nie ma. Tak. Natomiast Wok włoski zupełnie inaczej podszedł do sytuacji. I postanowił, mam wrażenie, że Emanuel Fernetti postanowił, że jego misją będzie takie trochę może pocieszenie nas w tych trudnych czasach. Dodaj nam odwagi, nadziei, stąd na przykład słynna okładka, czyli biała kartka, tylko z napisem WOG. Nie widziałam, aż teraz mam jakąś taką więcią skórkę przez chwilę, bo, bo tutaj jest tak mocny przekaz. To jest no, biała, biała kartka, jakby nie ma nic prostszego, a jednocześnie jest to tak silne i ma taką wiele symboli w sobie, że no że było to absolutnie trafione i do tej pory te, te wydania woga na ebayu i na innych tego typu platformach się rozchodzą, jest to wartość kolekcjonerska gigantyczna potem te okładki z rysunkami dzieci które też miały nam dodać właśnie tej odwagi i otuchy artykuły o pielęgniarkach o lekarzach, którzy walczyli na pierwszym, froncie. na pierwszym froncie. dokładnie, i to wszystko, jakby ta moda była, ona była troszeczkę bardziej schowana, ale tutaj rzeczywiście, no, Vogue Włoski zrobił świetną robotę. Jestem ciekawa o przyszłości Emanuela Fernetiego, co będzie dalej robił i co dalej zrobi Wog Włoski. Ja też jestem bardzo ciekawa, ale faktycznie ta okładka biała, nie wiem, ja sobie ją tak odczytałam, że, to, że, że życie, które mieliśmy do tej pory się skończyło mm. i to jest pierwsza kartka niezapisana naszego nowego życia. Jak the to right się potoczy, to prawda. <laughs> jak to się potoczy, zobaczymy. Polacy się nie szczepią. Polacy napadają na punkty szczepień. Krzycząc, na lekarzy że są mordercami, więc mam nadzieję, że ta karta będzie pozytywna. Tak. I zobaczymy, co będzie z kolejną falą. Tego się obawiam na jesień. Ale może zostajemy przy tej modzie i, i trochę. I we Włoszech. I we Włoszech. Zostańmy we Włoszech. Niedawno, dosłownie na dniach, światło dzienne ujrzała zapowiedź wyczekiwanego filmu Ridley Scotta House of Gucci. No ja jestem zachwycona tak naprawdę póki co. Ale ja bardzo, tak, tak bardzo czekam na ten film, że chyba jestem już nieobiektywna. Co prawda ludzie się troszkę nabijają z akcentu, tego, tego włoskiego akcentu w angielskim, na przykład mhm. Lady Gagi. Mhm. Że taki... No bo też trudno, żeby ten film powstał po włosku, wiadomo, że Włosi będą no tak. narzekać. A... Ale generalnie moim zdaniem obsada jest y, absolutnie genialna, świetnie to odgrywają, przynajmniej w tej zapowiedzi. Kto jest w obsadzie, Kara? Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Kamil Cotin, którą uwielbiam. a Pacino. Tak, i Jared Leto. Nie do poznania. Nie do poznania, jeżeli zobaczycie plakaty zapowiadające. Roli, w jakiej roli Jared Leto tam występuje? Paolo Gucci. Okej. Okay. Paolo Gucci, także... Jestem bardzo ciekawa, ale też inna interesująca historia, która się łączy z tym filmem, jest taka, jak reagują członkowie rodziny Gucci, bo na przykład Patrycja Reggiani stwierdziła, że to, że grają Lady Gaga, to, to nie jest wcale nic ciekawego Jak to że powiem, nie jest zagrać. zadowolona Julia Roberts? tego nie powiedział <laughs> Angelina, Jolie. Najbardziej Angelina Jolie nie, ale najbardziej jest niezadowolona uwaga z faktu, że nie skontaktowała się z nią mm -hmm. Lady Gaga mm -hmm. że przygotowując się do tej roli nie miała z nią żadnej styczności więc jakim cudem mają dobrze zagrać, jeżeli jej nie zna chociaż tutaj można się zastanowić, bo wiele aktorów odgrywających rolę osób żyjących bardzo długo spędzają z nimi czas, właśnie, żeby nauczyć się tego, jak mówią, jak się poruszają, nauczyć się historii, dlatego że tym trudem aktorów jest to, że oni muszą, nawet jeżeli grają złoczyńców, nawet jeżeli grają morderców, to muszą wierzyć się w to, że robią dobrze, bo de facto ci ludzie tak myślą bardzo Częłam często mi, tak. Um, ale tak Patricia Patrycja jest bardzo na łasa na pieniądze, więc myślę, że, że bardzo możliwe, że ktoś ją też e, zaprosił może do tego projektu w jakiś tam sposób, żeby był, żeby nawet gdzieś tam się pojawiła, no nie na ekranie wiadomo, ale, ale żeby wiesz, mogła się spotkać nawet z Lady Gaga. Żądania pewnie były nie do przejścia, I, i to jest osoba, która właściwie całe swoje życie spędziła na opowiadaniu swojej wersji wydarzeń. no Trudna osoba, trudna postać. Więc może dobrze, że ona się z nią w ogóle nie zobaczyła. Może dobrze, może właśnie dobrze, żeby tak obiektywnie podeszła do sprawy. Premiera filmu w listopadzie. Zobaczmy. Jesteśmy mega ciekawe. A jak już jesteśmy przy, przy temacie House of Gucci i obsady, Adam Driver, który teraz um, został twarzą nowej kampanii Berbery. I występuje, to jest ciekawe, bo wszyscy piszą, że występuje jako centaur, A mnie się wydaje, że on po prostu siedzi na koniu, bo no, oni mają, jest tam cała seria tych zdjęć. On biega za koniem, gdzie on pozuje z koniem. Jedno jest takie rzeczywiście, gdzie. Ten koń się obraca w prawo. No ale nie on go tej... tak szarpie za, za, za jego grzywę. Wtedy mi się to wcale szarpie nie szarpie za grzywę, bo... tak. To to więc prawda. Ja w ogóle na... zobaczyłam to jedno zdjęcie i przestałam na nie więcej patrzeć. Już nie chciałam. Obraziła go go... Się, Obraziłam tak. się, no bo co to jest za szarpanie? Proszę nie szarpać konia. No proszę nie szarpać konia. <laughs> ale trzeba przyznać, że Adam Driver y, rozgrzał internet do czerwoności. Wszyscy pisali o tym, jak bardzo seksowny w tej kampanii jest. Ale Adam Driver jest moim ulubieńcem y, od pierwszego momentu, go mm. zobaczyłam y, w Girls. I jest świetnym aktorem. Jest świetnym aktorem, ale to jest chyba moja ulubiona rola. Nadal pozostaje. Girls. Tak? Mhm. Jeszcze miał świetną rolę. To jest ten film ze Scarlett Johansson. Wiem. Znudził mnie na Netflixie. Na Netflixie. To się małżeństwo? Nie. Jakoś tak. Tak. Teraz sprawdzę, to Wam powiem. A w międzyczasie, um, a w międzyczasie kolejna um, rzecz i historia związana um, z um, bardzo słynnym projektantem. tym tak. nazywa się Marriage Story, ale zaraz zobaczę, czy. Historia małżeńska. Historia, historia małżeńska. małżeńska. Dobra. I na Netflixie, jak już jesteśmy, przy okazji historii małżeńskiej, niedawno pojawił się dokument o Oliwierze. O Oliwieru. <grymne> <grymne> Oliwieru, oddaj hajs Zacharego. Boże, po prostu te dni ostatnio pracę mnie tak... O Oliwieru, tak, o Oliwierze Rustem, <grymne> czyli dyrektorze kreatywnym Balmen. I ja byłam bardzo ciekawa tego dokumentu, bo jego tytuł to Wonder Boy, czyli cud chłopak. I rzeczywiście Olivier jest, jest takim cud chłopakiem, bo to co on zrobił z, z Domem Mody Balman, no to jest niesamowite, dlatego że przed tym jak on przejął, i to w wieku 24 lat, więc był najmłodszym w historii dyrektorem kreatywnym, na tak, w tak ważnym domu mody. To naprawdę, jeśli chodzi o sprzedaż czy zainteresowanie marką, one było bardzo niskie. Nawet nie wchodzi młody chłopak, przewraca wszystko do góry nogami sprzedaż po prostu rośnie gigantycznie, podwaja się, potraja, niesamowite wyniki. Jego takim znakiem charakterystycznym jest dużo nagiego ciała, bardzo dopasowane kroje, tak. czerń i złoto, bardzo tak. dużo złota. Bardzo dużo dodatków, kryształki, świeci się, bardzo obcisłe mini bardzo sukienki, sexy. bardzo sexy, bardzo to jest kobiece. On rzeczywiście jako pierwszy tam zaczął wykorzystywać, też współpracować z osobami, które wcześniej moda nie chciała nie chciała na nie zwrócić uwagi czyli właśnie na przykład na Kardashianki mhm. zaprosił Kim Kardashian czy, czy, czy jej mamy też do współpracy one mhm. są regularnie u niego na pokazach w kampaniach a Kendall na wybiegach a Kendall na wybiegach mhm. Kylie cała rodzina w ogóle jego historia jest chyba też taka bardzo ciekawa, bo on został adoptowany jako dzieciaczek, prawda? Zgadza się. I właśnie to Wonder Boy. Mnie się wydawało, że to będzie rzeczywiście taki dokument na temat jego życia, ale też tego, dlaczego jest ten Wonder Boy, dlaczego o nim tak mówimy. Niestety w tym dokumencie tego nie dowiemy. Nie dowiemy się, dlaczego jest takim geniuszem mody, bo tej mody tam jest niewiele. W zasadzie okay. to jest historia właśnie o jego adopcji. De facto, bo główną historia, główna historia jest taka że Oliwier szuka swoich rodziców biologicznych i zgłasza się do różnych miejsc, które mają mu pomóc, mhm. w Paryżu i poza, bo, bo z Paryża nie pochodzi. Ym, niestety jest tak, że, że kobieta, jego matka, która go, biologiczna, która go oddała, zaznaczyła, że nie chce nigdy kontaktu i chce być anonimowa, więc on próbuje mimo wszystko dojść do tego takimi drobnymi informacjami, które jakby chce cokolwiek wiedzieć to jest taka potrzeba dowiedzenia się, kim jest. Chcę wiedzieć, bo skąd pochodzi jego rodzice. Rzeczywiście dowiaduje się o tym. Dowiaduje się o tym, że jego matka miała 15 lat, go oddała. Więc no jest to bardzo wzruszający, wzruszający dokument, ale jest skupiony na życiu prywatnym, na jego samotności. O której można nie mieć pojęcia, dlatego że przecież, no przecież to jest Oliwia Rusta. No tak, jak on się pojawia gdziekolwiek, to wokół są same gwiazdy. Mówi i... się o gangu Balma, przecież, tak. tak? Że ma swój gang, że dookoła, że on e, przyjaźni się z najsłynniejszymi, najpiękniejszymi e, i najciekawszymi ludźmi świata, więc e, no, to jest mocno weryfikowane w tym dokumencie, także nawet Wam polecam, jeżeli... Może mniej się interesujecie modą, to zobaczcie na to z perspektywy takiej społecznej, z perspektywy socjologicznej, że to, co nam się wydaje piękne, błyszczące i niesamowite na Instagramie, czasami jest po prostu smutną samotnością, właśnie w, w złotej klatce, w złotym pałacu wybudowanym z pieniędzy, właśnie chłopca cud. Ale u niego też, też chyba tę samotność, albo jakieś takie zagubienie widać na jego twarzy, ponieważ on zaczął eksperymentować z zabiegami medycyny, prawda? Za estetycznej i po prostu usta mu zaraz eksplodują. Pękną, przysięgam. I, policzki po prostu zaraz i, wrażenie, i tak dalej. On prostu... był przepięknym chłopakiem, mhm. a teraz robi się z niego karykatura i trochę niestety, jak z Donatellą Versaczem, może się Za spojrzeć. To, to może się posunąć. Mhm. Mnie rzeczywiście troszeczkę brakowało w tym dokumencie tej historii mody, co on zrobił dla tego domu, dlaczego jest taki wyjątkowy jakie ruchy sprawiły, że ta sprzedaż po prostu wybuchła dlaczego we współpracy z H&M kiedy stworzył swoją kolekcję była najlepiej sprzedaną kolekcją mhm. od wielu, wielu lat i po prostu wyprzedała się na pniu, szczególnie w Polsce była bardzo lubiana, my lubimy takie seksowne lubimy, mini, lubimy. to się świetnie w Polsce sprzedaje, no i właśnie no i przy okazji kto to reklamował, bo to była śmietanka modelingu mhm. Jego przyjaciółki. Jego przyjaciółki. Co jeszcze warto obejrzeć na Netflixie? Co jeszcze warto obejrzeć? Nie wiem, czy znam się, czy warto. Mogę ci powiedzieć, co ostatnio oglądałam Aha. i co na ten temat uważam. Oso obejrzałam ostatni list od kochanka. Sporo o tym czytałam. Pojawiało mi się w różnych artykułach online, że jest to najbardziej wzruszający melodramat, który obejrzymy, że nawet najbardziej. Po prostu skostniali ludzie, którzy nie, wiedzą, nie wierzą w miłość, w tę miłość, czy znowu uwierzą, więc z ciekawości oczywiście chciałam zobaczyć. Gra tam jedną z głównych ról Shailene Woodley, którą bardzo lubię, więc byłam ciekawa jej roli. Podobno jest fenomenalna. To jest historia, opowieść na podstawie książki JoJo Moise. To jest taka komercyjna, powiedzmy, autorka książek. Mhm. Um, nie chcę używać, że są to romansidła, ale trochę to jest, są takie historie. Dla, dla młodych dziewczyn, nie? Tak, takie romantyczne, właśnie takie melodię. Dla milenialsów. Tak. Roman dla milenialsów. I to jest na podstawie jej, jednej z najlepiej sprzedanych książek, która się cieszy wielkim zainteresowaniem. Wziął się za to właśnie Netflix z ciekawą obsadą. Historia jest taka, że młoda dziennikarka Eli odkrywa listy miłosne, które datowane są na lata 60. Mm -hmm. i próbuje znaleźć osoby, które te listy pisały. Ona pracuje dla The London Chronicle, więc mamy, mamy Londyn, mamy Londyn współczesny, gdzie ona próbuje właśnie dociec, kto pisał te piękne listy, że takim pięknym językiem. Widać tutaj, że te osoby są w sobie zakochane, ale nie mogą być ze sobą. Chcą razem uciec, ale czy udałem się? Ona mhm. tego nie wie, więc próbuje się dowiedzieć. Ta historia toczy się rozgrywa się w dwóch planach czasowych, mhm. więc mamy współczesny. Czasy, ale mamy też lata 60., które tak bardzo uwielbiamy. I te lata 60 mają miejsce i w Londynie, które też bardzo lubimy, ale i na południu Francji. Więc, tak naprawdę, jeśli chodzi o przestrzeń, no to jest przepięknie. Mamy właśnie młodą dziewczynę, która, um, którą gra Szalina która ma męża, który jest no takim, powiedzmy, typowym mężem jeszcze tych. Nawet powiedziałabym lat 50., że on jeszcze nie kuma tych zmian, lat 60., że kobiety mogą mieć głos. No to. On nie pozwala jej dojść do głosu. On uważa, że jego żona, jedyne co go interesują, to kartki Woga i Ciuchy mhm. i nie ma nic szczególnego do powiedzenia, więc jeżeli są razem na kolacji, to ją nikt nie ucisza. Ale wtedy poznaje dziennikarza właśnie, który zainteresował się nią i jej osobowością. Nie spłyca jej do jakby kategorii przedmiotu. Um, tylko właśnie jest zainteresowany jej um, opinią, i, i lubi jej poczucie humoru, i no i rozgrywa się oczywiście wielki, wielki romans. Um, co mi się podobało, to rzeczywiście no, piękne widoki piękny Londyn na 60-tych. Um, czy wizualnie warto? Wizualnie warto. Tak samo kostiumy. Kostiumy lat 60. Shailene Woodley wygląda jak Jackie Kennedy, naprawdę. Mhm. Kostiumografka mówiła, że inspirowała się właśnie stronami z woga z lat 60. brytyjskim wogiem. I, I rzeczywiście no, te pillow box heads, te takie właśnie okrągłe toczki, które nosiła Jackie, te kostiumy, sukienki, te sukienki też zapinane z tyłu, takie z taką stójką, wszystko co w latach 60. było mocne, te kolory rzeczywiście. Bardzo wiernie otworzony i rzeczywiście można się tym mocno zainspirować, także fryzurami i makijażem. Bo jak skończyłam oglądać ten film, to miałam ochotę zaraz sobie tutaj wykręcić Aha. loka i pomalować oko na czarno. Także pod tym względem polecam. Rzeczywiście, yy, czy sama historia, historia jest ciekawa, bo bo główna bohaterka, która chce uciec ze swoim kochankiem, biegnie, próbuje na czas dostać się na dworzec, no bo to oczywiście były czasy bez telefonów komórkowych, tylko wszystko było na listy, Aha. więc bądź o 18 w tym miejscu. Jeżeli cię nie było, no to przepadło, więc ona się śpieszy, śpieszy w tym momencie. Nie mów, co? Nie, bo to nie, nic nie zdradzam, to są pierwsze Aha. sceny. No. W, jest, jest wielki wypadek samochodowy, w którym ona bierze udział i traci pamięć. Okay. I ona nie pamięta tej historii. A ona się próbuje zobaczymy. przekonać, że <gry> nie było żadnego... Okay, rozumiem. Więc zobaczycie, co dalej. Um, no czyli klasyka romansu. Klasyka romansu. Powiem szczerze, że jest to oczywiście trochę przesłodzone, trochę takie. Dobra, cheezy. Cheezy. bo ja już mam serial kolejny. <głosy> <głosy> Także lekkie, lekkie na wieczór czy randkę z chłopakiem dziewczyną możecie obejrzeć. Nie jest to jakieś bardzo ambitne kino, ale przyjemne wizualnie. Ten serial, o którym ja teraz opowiem, też nie jest jakoś wybitnie ambitny, ale jest dobrą rozrywką. Natomiast co jest ważne, traktuje o człowieku, który jest w spektrum autyzmu i, i zdiagnozowano u niego zespół. Se, sewanta, Sewanta. Nie wiem, jak to się czyta, natomiast skomplikowane rzeczy medyczne. Jest to The Good Doctor. Mm. Serial od 2017 dostępny. Robiony przez Amerykanów na bazie koreańskiego oryginału. Bardzo fajnie i miło się to ogląda. Ponieważ ja w ogóle lubię seriale medyczne, wiesz, że są jakieś przypadki i oglądasz jak można temu, jak można temu zaradzić, jak można zapobiec, jak można uratować człowieka. Główną rolę doktora Shauna Murphy gra Freddy Heimer, którego świetnie znamy jako dzieciaczka z Charlie i Fabryka Czekolady, bo tam grał Charlie'ego mhm. albo z Marzyciela. To były jego role, gdy był maleństwem, ale nie powinno to nikogo zwieść, ponieważ Freddy już jest dojrzałym mężczyzną, chociaż z nie dziecięcym, ale dziecięcy urok pozostał. Natomiast skończył filologię z najlepszymi ocenami na Cambridge i mówi biegle po francusku, hiszpańsku. I arabsku, oprócz no angielskiego. Proszę. Oglądałam jego wywiad w hiszpańskiej telewizji i mówi genialnie. W ogóle nie ma akcentu brytyjskiego, co tak? jest jakieś niesamowite. Także jest, no, na Frediego warto zwracać uwagę. Natomiast różne są opinie o tej jego roli, w ogóle o jego rolach, że on gra bardzo podobnie. Natomiast w tym serialu uważam, że że spełnił swoją robotę i to wygląda naprawdę dobrze. Także The Good Doctor na razie są dostępne trzy sezony. Ich jest w rzeczywistości więcej i mam nadzieję, że już niedługo pojawią się też na Netflixie. A jeżeli o Netflixie nadal mowa, Jakoś Netflix dzisiaj praca, powinien być naprawdę, tak, by. <laughs> sponsorem odcinka. No ale co ale zrobić? Jest. Jest, ale nie jest. Co zrobić, jak mają takie fajne rzeczy? 3 września wchodzi pierwsza część piątego sezonu, ostatniego e, Domu z Papieru. Smutek, że ostatniego. Smutek, że ostatniego, ale myślę, że dobrze, że to się zakończy, tak, bo ile już żeby... można też ciągnąć. Oczywiście. Mm -hmm. Dwóch nowych aktorów będziemy mieli. Z jednym nawet rozmawiałam, ale więcej wam na razie nie mogę zdradzić. Jest to Patrick Criado, którego możecie obejrzeć w takich filmach jak Poniżej Zera, Życie bez pozwolenia. To jest akurat serial, Oby, obie produkcje dostępne na Netflixie, ale naprawdę polecam wam bardzo, ponieważ jest to młody chłopak, który dostaje rolę chłopaków, którzy są poranieni przez życie. Trochę mieszków, ale e, takich mężczyzn, w których można coś ciekawego odnaleźć i, i są niejednoznaczni. I on się tutaj pojawia. Jeszcze nie wiem w jakiej roli, nie mógł mi za dużo powiedzieć. Nic nie wiem, człowiek. na razie jest tajemnica. E, <laughs> wiem, ale nie powiem. <laughs> wiem, ale nie powiem. Natomiast e, drugim bohaterem jest Miguel Angel Silvestre i to jest po prostu aktor, w którym ja jestem zakochana od lat. Odkąd pamiętam. Jak napiszę na maila 15 naszego, że się z tobą spotkać, to ci przekażę. Dobra. No i Miguel Ángel Silvestre to jest hiszpański aktor, który grał między innymi u Almodovara ale również w um, takich produkcjach jak Narcos, między innymi. To jest już duża rzecz. A mówię mm, nie tylko dlatego, że, y, że Netflix zapowiada już 3 września tę premierę, ale też dlatego, że, żeby teraz przejść płynnie do muzyki, ponieważ w poprzednim sezonie Domu z Papieru w jednej ze scen mogliście usłyszeć piosenkę La Deriva, to oznacza dryf. Zespołu Betusta Morla. Betusta Morla to jest taki zespół hiszpański, indie rockowy, założony w 1998 roku. I ja pamiętam, że pierwszy raz usłyszałam o nim, jak mieszkałam jeszcze w Hiszpanii, jak studiowałam. I chwilę po tym, jak o nich usłyszałam, wszyscy moi znajomi śpiewali piosenkę La Marea, czyli przypływ albo odpływ. No, to jest słowo, które może oznaczać mm. jedno i drugie. I był taki to, to jest piosenka wolna, bardzo, bardzo bolesna i wzruszająca. Śpiewają o tym, że przypływ albo odpływ pozostawiają po sobie popękaną skórę, między innymi to jest w refrenie i, i, i faktycznie... Ym, no wzrusza, ale to musicie sobie tego posłuchać bo, bo wiecie to jest tylko gdzieś tam moja na razie opinia, ale sami sami jak się w to słuchacie to myślę, że że możecie odpłynąć razem z tym odpływem <laughs> y ale Betusta Morla wydała właśnie nową płytę nazywa się Finisterre i o tym Finisterre też wam za chwilę opowiem dwa słowa dosłownie ale posłuchajcie Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo Es nuestro inogado rumor de sables que yo te canto Lo haré resonar como una herejía en el campanario Główną postacią jest profesor z Domu z Papieru. On w jednym z teledysków się pojawił. W jednym z mhm. się pojawił, okej, okay, okej, okay, mhm. dobra. W jednym z teledysków i faktycznie on tam jest i tańczy. Wziąłem, jest członkiem zespołu. <noise> nie, 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 niestety nie. Um, Finisterre to jest też album indie rockowy, oni są bardzo równi, nie, nie poszukują jakichś tam nowości, nie starają się zmieniać swojego stylu, ten styl się sprzedaje i... Jest faktycznie fajny. Jeżeli jesteś fanką Betusta Morla, to faktycznie w tym pozostajesz i, i, i w tym się nadal zakochujesz kolejny i kolejny raz. Natomiast Finisterre, chciałam Wam o tym powiedzieć, to jest nazwa albumu, nazwa piosenki, którą przed chwilą mogliście usłyszeć, ale to, ale to jest również przylądek w zachodniej Galicji i dociera tam m.in. Szlak El Camino który prowadzi do Santiago i to jest ten słynny szlak świętego Jakuba, który powstał w ogóle jeszcze we, we wczesnym średniowieczu i można tam dojść z różnych części Europy do Santiago de Compostela, do, tej, do, do słynnego świętego miasta i do, do przepięknej budowli, przepięknej architektury sakralnej. Podobno chodząc tym szlakiem, no bo to są naprawdę dni i tygodnie wędrówki Często w jakichś tam takich trudnych warunkach można się faktycznie oczyścić ze wszystkiego Ja pamiętam jak byłam pierwszy raz na Finisterre, także jak mieszkałam w Hiszpanii Finisterre to jest tak naprawdę koniec świata Mhm. Tak to się nazywa, i, i tak to się tłumaczy, i tak było od samego początku. Czyli byłaś na końcu świata. Byłam na końcu świata, i, i Rzymianie jeszcze uważali, że to jest faktycznie koniec. No nie, mhm. nie wiedzieliśmy jeszcze, czy jest tam jakiś inny kontynent za wielką wodą. O Camino de Santiago powstało też mnóstwo filmów i dlatego Wam chciałam też do tego nawiązać. Między innymi możecie obejrzeć świetny film Droga Życia z Martinem Sheenem, który gra ojca, którego syn zginął na szlaku, i ten szlak odbywa za niego, przechodzi dalej I, i, i to jest bardzo um, taka wewnętrzna podróż, nie tylko fizyczna, ale też ba, ba, bardzo osadzona w jego psychice, ale jest też komedia Droga do Santiago de Compostela i gra tam m.in. innymi hiszpańska aktorka Irene y, Escodar i Javier Gutierrez, między innymi, to jest naprawdę bardzo, bardzo zabawna rzecz. Także te dwie rzeczy na pewno warto. Jeżeli chodzi o płyty, to mam jeszcze dla Was jedną rzecz, czyli Billie Eilish. Nowa mm. płyta wróciła z albumem, to jest nowinka i nowość. Nazywa się Happier Than Ever. I. Jest tutaj stara dobra bili, ale jednak jest no, to już kobieta, Billie, no? która no wiesz, ma 20 lat. Mhm. Które, no ale znamy ją i 20, no, i, nie 19? Nie, chyba może więcej, nawet teraz nie wiem, może 19. Może. Natomiast wiesz, jesteśmy przyzwyczajeni do tego jej wizerunku, który jest taki mocny i konkretny. 19. Ja 19. już a a osiągnęła ma dziewczyna. Bardzo osiągnęła i słychać tutaj kobietę, którą się staje i którą w sobie odkrywa. Jest tutaj spokój, pewność siebie, gdy, ale o, gdy opowiada o Lękach, na przykład w piosence Getting Older. Ym, są, są, pojawiają się tutaj świetne minimale i ona w nich bardzo się dobrze czuje, yy, a jednocześnie to, co mówi, jak sława zrujnowała jej codzienność, jak sobie dzisiaj z tym radzi, przypomina mi bardzo to, co robił Kurt Cobain jeszcze, wiesz, już 30 lat temu i to jest niezwykłe i, i też to świadczy yy, Ona w ogóle mi się z nim kojarzy. w sensie może nie powinnam tak mówić głośno, yy, ale rzeczywiście ona ma coś w sobie takiego z Tak no. taki, jakiegoś takiego buntowniczego ducha. No, jest buntowniczką, chociaż taką już trochę popową bardziej, bo ten świat, to wiesz, jak dzisiaj wygląda, jest zupełnie tak. inaczej, ale bardzo. No ona no, też się buntuje możliwe. na swój sposób. Sam fakt właśnie jej relacji z ciałem i jak do tego podchodzi. Dobra, do. To jest też ciekawe, bo mnie się wydaje, że ona jest takim głosem właśnie tych, tej generacji Z, teraz, która jest bardzo w trudnej sytuacji wychowując się w czasach mediów społecznościowych. Tak i jest jeszcze jedna piosenka bardziej taka sentymentalna, ale to w ogóle ten album jest jakiś taki sentymentalny. E, nazywa się My Future i ona mówi tutaj I'm in love with my future, can't wait to meet her. I no... Czyli zakochana w swojej przyszłości nie może doczekać, by ją poznać. Tak i wydawca płyty Universal pozwolił nam wam kawałek

Powiedziałabyś, że to jest Billie Eilish? Ja powiedziałabym, bo, 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 bo jej głos jest bardzo charakterystyczny, ale bardzo mi się podoba ta jazzowa nuta w tym filmie. Jest sensie. rewelacyjna. Płytę mm. bardzo polecam. I raz jeszcze za Mika Jagera, którego dzisiaj usłyszeliście, i za Billie Eilish, którą mogliście przed chwilą usłyszeć, dziękujemy. Universal Music Polska. Bardzo dziękujemy. A teraz literatura? Literatura. To może zacznę od książki, która dosłownie premierę swoją miała dwa tygodnie temu. Wydawnictwo Czarne i Nowa ja, Hail Butler. To jest książka no, pełna czarnej, czarnego humoru. Jest to satyra zdecydowanie. Powiem szczerze, że ja przeczytałam ją w dwa wieczory, bo ma zaledwie 200 stron, także czyta się bardzo szybko, a jednocześnie jest napisana bardzo współczesnym językiem. Jest to książka, no właśnie, współczesnym językiem. Jest w niej na przykład sporo przekleństw. I ja się zastanawiam, jak ty Maja. Podchodzisz, jeżeli w książce czy też przekleństwa. Różnie, jeżeli jest to Bukowski to super i jeżeli są te przekleństwa niepotrzebne i na siłę używane, a niestety często się tak zdarza, no to nie lubię tego. No właśnie, bo Hail Butler została uznana przez magazyn literacki Granta za jedną z najlepszych amerykańskich pisarek młodego pokolenia. I znalazła się wśród pięciu najlepszych prozaików poniżej 35 roku życia w prestiżowym zestawieniu National Book Foundation. No, czyli te przekleństwa są użyte tutaj w zdecydowanie, jakimś celu. Zdecydowanie te przekleństwa są użyte w zdecydowanie Więc w jakimś ja to celu. Kupuję. Dlatego, że to jest rzeczywiście książka o współczesnych 30-latkach, a tak naprawdę o jednej 30-latce, ale to, to jest często bardzo taki uniwersalny motyw, gdzie w, w głównym bohaterze możemy gdzieś tam albo znaleźć trochę siebie, nawet ułamki, albo ułamki naszego pokolenia, bo 30-letnia Mili rzeczywiście jest kobietą rozczarowaną życiem i codziennością. Wolny czas spędza oglądając seriale. I popijając piwo lub inne trunki alkoholowe. Póki właśnie nie zaśnie na kanapie, by rano budzić się w tym samym miejscu, tak samo ubrana, nie lubi swojej przyjaciółki, nie lubi swojej tymczasowej pracy, którą też wybiera, bo tak naprawdę nie chce mieć stałej pracy, bo boi się tego, żeby być gdzieś na stałe. Ciągle zmienia te prace tymczasowe, w których się nie sprawdza. Rzeczywiście jest... Takim, taką trochę ofiarą swoich marzeń. Jej się wydawało, że jej życie będzie piękne, idealne, że odniesie same sukcesy, że tak jak w mediach społecznościowych nam mówią, musimy zrobić i odpowiednią liczbę kroków, musimy ćwiczyć, musimy. Mm, mieć swoje mieszkanie do któregoś roku życia, musimy odnieść sukces do któregoś roku życia, musimy być zadowoleni, otwarci, mieć grupę przyjaciół, która jest jak The Friends na przykład okay. w Nowym Jorku. Mamy wielkie wyobrażenia na temat naszego życia. Dorosłego, i potem czasami zderzamy się z tą rzeczywistością, która jest. z murem. Z murem Właściwie. często. I właśnie to jest ciekawe, bo ta książka opowiada rzeczywiście o historii Mili, którą się czyta bardzo, bardzo szybko, wkręca absolutnie. Trochę jest czasami jej nam żal, bo to już jest taka naprawdę skrajna historia. Naprawdę skrajna, więc można tutaj ułamki swojej historii znaleźć, ale myślę, że, 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 że to już jest taka, taka skrajna, właśnie czarna satyra. Rzeczywiście pełna, pełna humoru. Co jest też ciekawe i co chciałam powiedzieć, to jest to książka, która opowiada właśnie o tym, jak wygląda współczesny rynek pracy mhm. młodych ludzi, szczególnie 30-latków, czyli właśnie te umowy śmieciowe, to, że można cię zastąpić starzystką, która będzie pracować za darmo, i tu też jest ten motyw. To, że ciężko jest złapać dobrą pracę za dobre pieniądze z dobrą umową, to, że właśnie trochę zostaliśmy wpakowani w ten idealny świat, który nie istnieje, i rzeczywiście mieli ten idealny świat rozbraja, w zasadzie go nie widzi, obnaża go przed nami, więc jest to bardzo ciekawe, skłania do refleksji. Ja przyznam szczerze, że jak skończyłam czytać tę książkę, to miałam takie chwile zadumy. Mhm. Nie dziwię się, bo to wszystko faktycznie nas dotyczy. To wszystko, o czym przed, co, o co przed chwilą powiedziałaś, to myślałam też o sobie. To jest po prostu niesamowite. Tym bardziej, że jesteśmy tym pokoleniem, bo to jest nasze pokolenie milenialsów, które miało wszystko, ponieważ rodzice starali im się zapewnić ciężko pracując wszystko, ale z drugiej strony nie chcę powiedzieć, że nie mamy nic, bo to jest e, chyba za trudne, ale po pierwsze, e, lądujemy na psychoterapii, bo przez, te, przez to, że naszych rodziców nie było przy nas, bo chcieli nam zapewnić lepsze życie niż sobie, e, no to jesteśmy jakoś tam poturbowani psychicznie. Po drugie, to, że oni mieli w wieku dwudziestu kilku lat możliwość e, kupna albo wynajęcia takiego na stałe e, mieszkania gdzieś tam ze spółdzielni na przykład, mm, nie, nie, tak, nie na takim rynku jak dzisiaj. Tak. Mm. To wiesz, to, to, to zmieniało w ogóle też myślenie o dorosłości, o swoim życiu, o zakładaniu rodziny. No teraz to jest jednak zupełnie inaczej, no no musimy właśnie, się to borykać jest, ty, z całkiem innymi sprawami. Nie? Tu jest też dużo właśnie o takim strachu, takiej codzienności, takiego osiedlenia się. No właśnie tak, no takiej... bo co będzie jutro, nie, nie możesz mm. niczego przewidzieć. Tak, także jest to bardzo ciekawe i, i takie właśnie powiedzmy uniwersalne, a jednocześnie naprawdę językiem jest napisanym bardzo lekkim, przyjemnym, więc dobra. I dwa to się wieczure. nazywa Nowa Ja, Nowa Ja, Wydawnictwo Czarne. Dobrze. No to teraz Wydawnictwo Agora i coś na co czekamy bardzo, bardzo, bardzo. Biografia mhm. Susan Zontak 29 Zdowanie. września będzie już dostępna, więc no, trochę ponad miesiąc czekania jeszcze przed nami. Autor Benjamin Moser. I Susan Zontak, jedna z takich najważniejszych myślicielek współczesnych, pisała o sztuce, o fotografii. Jej eseje o fotografii w Polsce są wyprzedawane, każdy nakład jest wyprzedawany natychmiast właściwie. I teraz wydawnictwo Karakter właśnie wznowiło te jej eseje o fotografii. Ale pisała też o polityce, o feminizmie, o medycynie, o narkotykach, o freudyzmie. O Amerykanizmie, o komunizmie. No, o ona wszystkim. pisała na przykład, naprawdę o, o wszystkim, o Kampie. O czym mówiliśmy, bo na podstawie właśnie jej e, eseju pows, e, m, tytuł otrzymała Medgala, o której tak. rozmawialiśmy. to rozmawialiśmy. No i Mozer ukazał e, geniusz jej twórczości, ale to przez to, że pozwolono mu dotrzeć do archiwów rodzinnych, do których nikt wcześniej nie miał wglądu. Otworzyli się przed, przed Mozerem wszyscy członkowie rodziny, ale również po raz pierwszy tak głęboko Annie Leibowitz, fotografka, jedna z najwybitniejszych fotografek, współczesnych. Przez wiele lat partnerka Zontak. I otworzyła się przed Mozarem tak, że Mozart dostał raz za tę książkę w 2020 roku. Także jest na co czekać. Raz jeszcze Bardzo biografia Suzanne Zontak, wydawnictwo Agora już 29 września. Ja teraz czytam jeszcze jedną książkę, o której niestety nie mogę za dużo powiedzieć, bo autorka chyba jeszcze nie ogłosiła bo autorka nie wie, że nie pisała. Wiem, ale jeszcze nie ogłosiła swojej premiery, a premiera będzie w połowie września. Mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku będziemy mogły powiedzieć o, o kogo go chodzi. Właśnie. No podoba Ci się? Podoba. Też nie mogę doczekać. Jak mogłoby mi się nie podobać? dostać do no ręki, bo już o tej książce też troszkę słyszałam, a dopiero teraz, zaraz będzie dopiero w sensie, to teraz, teraz będzie mhm, premiera, więc premiera, też nie możemy się doczekać. No i co nam jeszcze zostało? Wystawa. Byłaś na Wystawy. fajnej wystawie ostatnio, Tak, opowiadań. słuchajcie, byłam na Beksińskim w Warszawie w Koneserze, która jest największą czasową wystawą obrazów Zdzisława Beksińskiego. Znajdziecie tam 70 dzieł artysty. Jaki jak Beksiński jest, to już troszeczkę się dowiedzieliśmy z filmu Ostatnia Rodzina, więc jeżeli nie oglądaliście albo nie pamiętacie, to sobie można przypomnieć przed tą wystawą. Z wybitnymi rolami co? możesz powiedzieć z jakimi Aha, jakby... z ro rolami z wybitnymi rolami <laughs> Dawida Ogrodnika w roli syna słynnego dziennikarza trójki a ojca zagrał Andrzej Seweryn świetna rola. świetna rola także 70 prac polecam możecie zobaczyć, wiadomo jest to mroczne czasem przerażające Niektóre obrazy mnie tak jakoś zatrzymywały, że musiałam przez parę sekund stać i się po prostu gapić. Więc więc bardzo wam tą Wystawę polecam. Co ciekawe, nie ma tam żadnych podpisów, więc chodzicie tylko z obrazami, uh -huh. więc to jest zupełnie inny, inny rodzaj obcowania ze, sztuki, ze sztuką, dlatego że gdzieś tam zawsze tytuł czy podpis nam coś podpowiada, a tutaj możemy tworzyć sobie własne historie. I jeszcze druga wystawa, króciutko powiem do 10 października. Artystka Anna Bilińska. Która w swoich czasach, czyli tak od połowy lat XIX wieku, była jedną z najlepszych portrecistek Europy, która, co ciekawe, utrzymywała się z malarstwa. A w XIX wieku dla kobiet, żeby się samemu utrzymywać i jeszcze utrzymywać się z malarstwa, no to było, to był wyczyn. Dostawałam mnóstwo też zleceń, bo naprawdę była wybitną portrecistką, Więc w Muzeum Narodowym, jeśli chcielibyście zobaczyć jej pracę, a naprawdę przykuwają wzrok, to bardzo Wam polecam do 10 października. Aha. E, to w Warszawie. Tak. A poza Warszawą, na przykład w Londynie, w Royal Academy, e, mamy Tracy Emin i Amunka. Takie zestawienie, bardzo ciekawe. Mung zapoczątkował nowy nurt, ekspresjonizm. A ona jest jedną z najważniejszych artystek sztuki współczesnej. Członkinią jeszcze w latach 90. Takiego, takiej grupy Young British Artists, ale o tym zaraz, bo chciałam Wam chwileczkę tutaj jeszcze opowiedzieć o tym, co zobaczycie w Royal Academy. Jeżeli jesteście zaszczepieni, nosicie maskę i chcecie się mm -hmm. wybrać na chwilę do Londynu, to bardzo teraz, Wam to polecam. Teraz można polecieć do Londynu i do Wielkiej Brytanii, dlatego że zunifikowali już ten system szczepionkowy, więc wreszcie nasze szczepionki unijne są widzialne no, w systemie brytyjskim. Super. No i ta wystawa jest o tyle fajna, że Tracy wybrała dzieła Munka i zestawiła je ze swoimi. A prace Tracy są bardzo autobiograficzne. W tym samym czasie w Paryżu swoją wystawę Fundacji Cartiera ma inny przedstawiciel Young British Artists jest to Damien Hearst. Mhm. Ten od czaszki wysadzanej diamentami czy rekina w formalinie to już powinniście kojarzyć, bo to jest po prostu też, wiecie, historia najnowsza popkultury. Mhm. A teraz wraca z kwiatami wiśni i to może być zaskoczenie, ale sam mówi i tutaj cytat, lubię wymyślać siebie na nowo. Moja mama zawsze powtarzała wystarczająco strasznie Straszny jest świat, czemu nie możesz namalować kwiatów? No więc w końcu je namalował. To... Jeszcze na szybko, bo już słyszymy, jak tupta gość za naszymi drzwiami. Właściwie gościni, bo by się obraziła za gościa. O, myślę, że mogłaby się obrazić. Mogłaby za się obrazić. Więc gościni. <laughs> Powiem Wam jeszcze szybko o tym Kimberley Young British Artist, bo to jest bardzo ważne. Bo ja Wam tutaj rzucam takimi nazwami, ale jest to grupa brytyjskich artystów współczesnych, działających w latach 90., czyli w tym okresie tak bardzo promowanym kulturalnie i z którego tak bardzo był zadowolony premier Tony Blair. Tonego Blaira pewnie wszyscy pamiętacie, więc tutaj nie muszę tłumaczyć. Lata 90. w Wielkiej Brytanii to był rozkwit kultury, tak samo jak lata 60. I Swinging London. To teraz nazywało się to Cool Britannia. I zaczęło się to w 88 roku. Kilkunasto studentów zorganizowało w zniszczonej hali wystawę Freeze. Inicjatorem był Damien Hearst, o którym przed chwilą wam powiedziałam. A kilka lat później, niecałą dekadę, w 97 roku, Charles Sack pokazał wystawę Sensation. I była to prawdziwa sensacja. Nie tylko dlatego, że um, to była właściwie jego cała kolekcja, bo on zainwestował w tych i uwierzył w tych młodych ludzi, um, jak Hearst, jak Tracy Emin. Um, i, i, I mogliśmy tam zobaczyć wtedy tego rekina w um, formaldehydzie, bo tak to się nazywa. Formaldehydzie. Mhm. Um, ale też na przykład namiot Emin e, zatytułowany Wszyscy, z którymi kiedykolwiek spałam i było, były tam wypisane. W środku namiotu 102 nazwiska, ale to, żeby Was to nie zwiodło, że była e, taką rozwiązłą kobietą, Tracy, chociaż nic w tym złego. Natomiast e, to są faktycznie nazwiska e, i imiona osób, z którymi kiedykolwiek spała, więc obok jej chłopaka znajduje się też nazwisko jej babci. Także tutaj okay. jest e, taka no bo spała. Mocna rzecz. Oni też byli takimi przedstawicielami sztuki, która miała szokować. I jest na przykład takie dzieło, które nazywa się Majra, Markusa Harveya. I zrobił portret morderczyni małych dzieci, Majry Hindley zrobiony z odcisków rączek dzieci i to, to faktycznie wtedy wzbudzało... Straszny jakiś odcinek Daj Beksiński, teraz Małe Rączki no Dzieci No cóż zrobimy, natomiast na hmm, Young Wiedziałem British Artists pozytywny odcinek, <laughs> zgadza y... się, nastawy. kolejny na Young <laughs> British Artists warto zwrócić uwagę te dwie wystawy są teraz, więc jeżeli macie ochotę wybrać się do Londynu albo do Paryża, zapraszam A jak Wieszcie, jesteśmy w Paryżu? A jak jesteśmy słuchajcie w Paryżu to taka wspaniała wiadomość czy kiedykolwiek marzyłaś Maja żeby być Mario Antoniną, nie, bo ja tak. <laughs> ja autentycznie tak od dziecka czytałam jej biografię i się fascynowałam jej historią, a teraz jest to możliwe, dlatego że w we Wersalu otworzono właśnie hotel La Grand Control, gdzie rzeczywiście to jest w kompleksie wersalskim, więc to jest jakby część, to nie mhm. jest jakby w samym pałacu, ale goście hotelu. Mają dostęp do pomieszczeń wersalskich, mogą tam sobie obcować z tymi pięknymi apartamentami, chodzić po ogrodach, mają wejście gdzie chcą, a jednocześnie mogą mieszkać w jednym z 14 apartamentów, który został stworzony właśnie w takim stylu barokowym, rokokowym. W pokojach są zabytkowe kryształowe Randole Gotuje Alain dukas, czyli uh -huh. szef kuchni, który trzykrotnie zdobył trzy gwiazdki Michelin. E rekordowa sprawa i no jest to niezwykła sytuacja, że można sobie pójść spać w pałacu wersalskim. Ile to kosztuje? Właśnie sprawdziłam i za noc, e jak dobrze trafisz, to 8000 tysięcy złotych. No to co to jest? Zabycie Marią Antoniną przez chwilę? Co to jest? Dokładnie, więc na chwilę można być poczuć się jak Maria Antonina, a jeżeli chcecie o niej dowiedzieć się troszeczkę więcej, ja chyba przeczytałam wszystkie książki na jej temat, bo tak jak wspominałam od dziecka się fascynowałam jej historią, to najbardziej polecam biografię Stefana Zweiga. Do zdobycia w antykwariatach, więc trzeba poszperać, ale w niektórych online'owych nowych jest. Mm -hmm. No dobrze, nadchodzi tutaj nasza y, gościnni, czyli dziennikarka, redaktor prowadząca Glamour.pl, ale przede wszystkim feministka Paulina Klepacz. Cześć, Paulina, miło, że jesteś z nami, zgodziłaś się przyjść do naszego studia 26. Cześć dziewczyny, bardzo dziękuję za zaproszenie. I to po godzinie 22, bo my ten podcast nagrywamy bardzo późno. Bardzo późno. Ale ta, jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy, ale ta Paulina 22, ten... w przypadku Pauliny Klepacz, nie jest porą przypadkową bo tak jak już zapowiadałyśmy Paulina jest nie tylko redaktor prowadzącą Glamour.pl, nie tylko dziennikarką i nie tylko feministką o feminizmie sobie za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, ale Paulina też prowadzi swój podcast mm -hmm. Samo miłość. Samo miłość. O Boże, prawie zapomniałam, że prowadzi podcast. Czego ty nie robisz, powiedz. No dużo rzeczy, ale to tak jakoś tak wyszło. Tak wyszło, ale dużo jest hmm. związanych z seksualnością. Dokładnie, dokładnie tak. I samo miłość jest o samo miłości szeroko pojętej. Oczywiście zaczęło się od seksu solo, zwłaszcza tego seksu solo w kobiecym wydaniu, bo wydaje mi się, że w Polsce wciąż za mało się mówi. Coraz więcej mówi się o seksualności, ale o tym wycinku. Mm, o masturbacji, samomiłości, seksie solo, autoerotyzmie mówi się dość mało, więc, więc ja się tym zajęłam. Ale też staram się w moim podcaście poruszać e, tym samą właśnie szerzej. E, mówić o tym, jak zaprzyjaźnić się bardziej ze swoim ciałem. Ale też taki daje społeczno-kulturowy kontekst. Dlaczego właśnie my, właśnie nasze dziewczyny, tej samomiłości musimy, musimy się uczyć. Dlaczego jest nam tak trudno, jak ta rzeczywistość właśnie wpędza nas w wstyd. W to, że no, nie powinniśmy podążać ze swoją przyjemnością. Bardziej jesteśmy wychowywane w tym takim duchu, że dziewczyny, kobiety to mają być pokorne, potulne, sprawiać przyjemność szeroko pojętą też znowu innym ludziom tak? rodzicom, partnerom, partnerką, różnym osobom ze swojego otoczenia bliższego i dalszego. No właśnie ten wstyd, to jest to mhm. słowo, którego użyła się, to że my powinniśmy się wstydzić, albo że kobiety nie mają swoich potrzeb, albo że to mężczyźni mają potrzeby seksualne, ale też ostatnio dowiedzieliśmy się, że też kobiety się powinny uczyć cnót niewieźć swoich. To jest w ogóle jakiś e, wymysł e, absurdalny. Cnót wieści. Cóż, czym są cnót niewieści? No, umówmy się, że to od razu brzmi jak jakiś archaizm. A najgorzej, że to pochodzi z Ministerstwa Edukacji. Dokładnie. Z Ministerstwa edukacji Mamy tak? XXI wiek. W polskiej szkole wciąż jest dyskryminacja, wciąż nie ma właśnie zajęć antydyskryminacyjnych, nie ma po prostu zajęć z edukacji seksualnej na takim poziomie, wiecie, obiektywnym. Nie ma naprawdę mnóstwa takich rzeczy, które by przystawały czegoś o cyberbezpieczeństwie, no bo przecież my wszyscy, ale zwłaszcza młodzież w szkole, coraz bardziej przynosi swoje życie do, do sieci. Nie ma tego. Nie ma tego, ale jest raczej o cnotach niewieści jakieś absurdalne, absurdalne hasło, którego na pewno dzieciaki nie rozumieją. Ja też tego nie rozumiem, bo ciężko tutaj do końca zinterpretować, co, co tutaj doradca ministra Czarnka miał na myśli, ale generalnie no, z tego, co powiedział, to wybrzmiewa tak, że... Bo on trochę to rozwinął w jakim to piśmie, naszym dzienniku. Była ta wypowiedź, więc oczywiście bardzo takim konserwatywnym medium, skoncentrowanym i jakby sklepiającym gdzieś nam rządzącym osobą, No więc jakby te cnoty nie wieście, jak to było rozwinięte, no to chodzi o to, że my, kobiety, nie powinnyśmy być egoistkami, powinnyśmy właśnie wciąż. Wciąż myśleć o innych osobach, być przyzwoite, skromne, no, no właśnie seksualność, no gdzie seksualność, właśnie tutaj dzieci rodzić, wiecie, przyjemność mężowi, bo żona powinna być... Służy. Tak, w dyspozycji nie wtedy, kiedy ona ma ochotę no. na seks i ten partner, ale wtedy, kiedy on, to jest najważniejsze, tak, to ona no tak. chce czy nie chce. Obowiązek żony to jest być seksualnie dostępną dla męża. No to są absurdy. No, z jednej strony, wiecie, młodzież, młodzież ogląda seriale Netflixa, które no, pokazują im to, jak się żyje na całym świecie, no. tak? Różnorodność. różnorodność szeroko pojętą, tak? To, że właśnie jest debiut seksualny jak najbardziej, kiedy dojrzewamy, kiedy jesteśmy w nastoletnim wieku. Oczywiście nie musi być, każdy ma swoją, swój czas, swoją porę, no ale właśnie, i że to jest normalne, i że można z tego czerpać, wszędzie, można się do tego przygotować. No, że, czy dziewczyna, czy, czy chłopak ma, powinna ta osoba mieć takie same prawa, że właśnie ta tożsamość, ta płeć to też są takie rzeczy, o których no, na świecie się coraz więcej mówi w takim kontekście. No, no, no że właśnie że ten, ta binarność kobieta mężczyzna no to nie jest tylko to, tak? Mhm. Um, że tu jest naprawdę duże spektrum. I y jesteśmy taką osobą, którą się czujemy, y że mamy prawo prosić o to, żeby ktoś do nas zwracał się tak jak, tak jak, takim zaimkiem, takim imieniem, y przydomkiem, y który, no, który nam najbardziej odpowiada, tak? Bo to jest po prostu szacunek jednego człowieka do drugiego, więc jakby w polskiej szkole nie ma nie uczą nas takiego podsta takiej podstawowego szacunku y jednej osoby do drugiej. Y Pewne rzeczy się próbuje narzucać tej młodzieży, tej młodzieży która właśnie gdzieś no, ma to okno na świat dzisiaj i widzi, że no, na świecie żyje się inaczej, że na świecie jest tolerancja, akceptacja, swoboda w wyrażeniu swoich mhm. myśli, swojej, swojej tożsamości. No a tutaj polska młodzież, która co, wow, bo, bo ja taka nie byłam, nie byłam zaangażowana w gimnazjum czy w liceum. Polska młodzież naprawdę w maleńkich miejscowościach, nie, nie jakaś wielkomiejska, angażuje się w strajki klimatyczne, mhm. wiecie jakaś polityka, polityka, strajki kobiet, strajki kobiet. Właśnie, ale to właśnie do tego dobrze, że, że w małych miejscowościach te dzieciaki bardzo były tłamszone, przecież im sprawy wytarczano za to, to że, że nie wiem, za, wrzucali że wrzucali, wrzucali ze szkół, zawieszali w prawach ucznia, e, uczennicy za nie wiem, e, za symbole na prywatnych kontach w mediach społecznościowych związane ze strajkiem kobiet, czy za zorganizowanie jakiejś demonstracji, Chłowie manifestacji, a to jest przecież prawo obywatelskie i świetnie, że te dzieciaki znają swoje prawa obywatelskie jest korzystają, a tutaj mamy jakby tłamszenie, tak. tylko pytanie co to tłamszenie spowoduje no bo te dzieciaki właśnie, jak powiedziałam mają ten background, jak ten świat wygląda dzisiaj i się zderzają z jakąś betonową polską szkołą która zamiast iść do przodu, rozwijać się z duchem czasu, no to ona próbuje się cofnąć no więc to, to te dzieciaki będą się, albo będą im mierzone kręgosłupy, albo będą po prostu tylko czekały, niech skończą tą edukację, niech mają to 18 lat i będą wyjeżdżały z Polski, już wyjeżdżają, bo, bo czują, że, że ich prawa tu nie są respektowane, że nie mają wpływu na tą rzeczywistość, że tu jest beton. No, czy takiej Polski chcemy? Nie wiem. Czy tak minister Czarnek, to jest jego, y, jego świt, świetna, świetlana wizja, żeby młodzież y, zamiast rozwijać się w naszym kraju, wyjeżdżała? Albo żeby właśnie nie wiedziała, jak się zabezpieczyć przed infekcjami przenoszonymi drogą płcią, żeby, żeby nie wiem, uprawiała seks z takim poczuciem, że jest coś, coś złego, że to jest grzech, y, że jest niechciana ciąża, bo nie wiedzą, jak ten mechanizm przebiega. No, absurd. To jest taki światek z opowieści podręcznej. Tak. Mam wrażenie, że do tego dążymy. No ale wiecie, co, to, to mnóstwo różnych, tu z jednej strony właśnie te cnoty nie wieście i, i ta narracja ministerstwa to to totalnie takie tłamszenie kobiet, jakby naprawdę z tego patriarchatu takie trzymanie się pazurami. A patriarchat nie służy ani kobietom, ani mężczyznom. Umówmy się, w patriarchacie to też jest ta narracja o tej męskości taka bardzo no, no, szkodliwa, tak, toksyczna męskość. Ci mężczyźni też czują wtedy takie mm, obciążenie na swoich barkach. Też jakoś tak bardzo w toksyczny sposób e, uważają, że mają tę władzę nad kobietami, traktują kobiety przedmiotowo. No, myślę, że nie jesteśmy w stanie dogadać. Też właśnie widać tą ogromną polaryzację. To, to badania pokazywały. To wyborczej ja nie jestem pewna, czy może to było badanie kantaru dla wyborczej kilka miesięcy temu, że jest ogromna polaryzacja między młodymi kobietami a młodymi mężczyznami. Że młodzi mężczyźni gdzieś bardzo często nie wiem, głosują na konfederację, idą no, w tą tak. stronę tradycyjną, taką, tak betonują się, cementują, że to stanę przy tej metaforce. A z drugiej strony mamy młode kobiety, które. Mm, no właśnie już już tak czują tego ducha emancypacji, które nie chcą nie, da, nie dają się już tłamsić. One idą na studia, rozwijają się, wyjeżdżają, zakładają własne biznesy. No różnie to wygląda, ale generalnie no po prostu one wiedzą, że te w sumie bardzo niedawno, ale wywalczone wolności, jakieś ponad 100 lat temu, no to trzeba z nich korzystać i, i trzeba ich bronić. Trzeba wciąż o nie walczyć. Tak, tak, że jeszcze nie wszystko zostało wywalczone, a, a tu trzeba, trzeba naprawdę bronić tego, co jest. No, ale właśnie bardzo masowe te strajki kobiet od października zeszłego roku trwając pokazały, że no. Jesteśmy wkurzone. Nie chcemy tu gileadu. Mhm. No i co się dzieje? Na początku XX wieku ta pierwsza fala feminizmu jakby no była przyjmowana w sposób taki dosyć wrogi, mhm. bo niekoniecznie większość społeczeństwa się zgadzała z tymi odważnymi kobietami, które wychodziły na barykady. Druga fala feminizmu była dokładnie tak samo, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo tam to głównie się wszystko ro ro rozgrywało. Jestem to w stanie zrozumieć, bo to były jeszcze to były czasy powojenne, gdzie wszyscy musieliśmy naprawić w jakiś sposób i stworzyć swój świat na nowo, więc przyjęcie jakichś takich konwencji być może klasycznego pojmowania, to co męskie, wiesz, kobiety mhm. do kuchni, Ale wszystkie wiesz, reklamy. dawało się wtedy wywalczyć. Właśnie zobacz, w Polsce 1918 to my nie dostałyśmy od Piłsudskiego, nasze przytki nie dostały praw. One sobie je wywalczyły, one tułku parasolkami w bramę belwederu, one, one z tymi koktajlami mobutowy widziały, co się działo w Wielkiej Brytanii, co się działo w Stanach. Te dziewczyny po prostu wyszarpywały te prawa w boju, I na ulicy. I teraz musimy znowu je wie, żeby wywalczyć. Z powrotem, wydawałoby się, że w XXI wieku znamy już historię, mm -hmm. wiemy jak walczyły kobiety i znowu musimy to robić i okej, okay, jest jakby, mamy takich rządzących, jakich mamy i rozumiem, że musimy y, faktycznie wychodzić na barykady, ale przeciwko nam stają też inne kobiety. No, oczywiście. jest ich mnóstwo. Strażniczki bateriarchatu. Znaczy, wiesz co, no, strażniczki patriarchatu. Słuchajcie, my wszystkie, zwłaszcza My jesteśmy milenialkami, no, nie jesteśmy gen Z, gdzie, mhm. gdzie te dzieciaki, ta młodzież, te młode osoby już, już zobaczyły trochę inny świat. No, my zostałyśmy wychowane w patriarchacie, który, jak powiedziałam, trzyma się bardzo mocno. No to jest dla niektórych osób jakaś ostania, które po prostu nawet sobie nie zdają sprawy, mhm. niezależnie od płci, że są tak tym przeciągnięte, mhm. tak mają to uwewnętrznione. No, że wiecie, no i ja też sama po sobie patrząc, ja dopiero jak poszłam na studia, jak miałam dostęp do różnych feministycznych lektur, jak zaczęłam naprawdę jakoś tak to wszystko przetwarzać, to, to po prostu to jest jednak kwestia tego, że, że właśnie teraz to się i tak coraz więcej o tym mówi, są seriali i tak dalej, takie feministycznie uświadamiające, to jest bardzo łatwy dostęp do tego, ale, ale jednak no, tu trzeba pogrzebać, tu trzeba pomyśleć, trzeba nad tym posiedzieć, żeby się zorientować, że, że te wygodne schematy, w których no, od prawie 2000 lat m, żyłyśmy i żyliśmy, y, no, nie są sprawiedliwe. tak? Mm. Oczywiście, to, to też feminizm nie jest o tym, że my teraz wszystkie mamy, y, nie wiem, nie brać ślubów, koniecznie wszystko dzielić po połowie z partnerem czy partnerką. To, to oczywiście można to wszystko różnie organizować, ale myślę, że, że ważna jest ta świadomość, że właśnie no nie wszystkie kobiety chcą wciąż żyć w tym takim społeczeństwie, gdzie, gdzie to mężczyźni mają mieć nad nami władzę i właśnie władzę, która, która jest przemocowa, mhm. tak? Że, no, no, że uważamy, że nawet jeśli ja, czy moja koleżanka by y, nie chciała przerywać ciąży, to uważamy, że po prostu prawo powinno nam na to pozwalać. Mm -hmm. y, po prostu, że, że chcemy, żebyśmy my, czy, czy osoby w innej sytuacji niż my, y, po prostu, jeśli tylko jest taka ich wola, taka potrzeba, taka, mm -hmm. taką, a nie inną moją sytuację, żeby mogły to zrobić. Mm -hmm. żebyśmy, do dokładnie, to, to właśnie generalnie jest tutaj, możemy mówić o aborcji, możemy mówić o y, o, o karierze, że o różnych rzeczach, które dotyczą kobiet, no ale żebyśmy miały te równe prawa jak mężczyźni. No tak. Za... Ale powiedziałaś, o, o czym nie jest feminizm? A mm -hmm. czym jest dzisiaj feminizm? Bo ty mówisz o sobie w pierwszej, zawsze pierwszą rzecz, którą wymieniasz, to mówisz, że jesteś feministką. Dokładnie. I ja bym się chciała zapytać ciebie, bo bardzo mnie to ciekawi, czym jest dzisiaj feminizm. Wiesz co? Ja myślę, że feminizmów jest. Po pierwsze, mamy różne fale, jakby to tylko patrząc na takie różne rzeczy, e, bardzo de, jeśli chodzi o definicję, jeśli chodzi o, o te wszystkie dyskursy, takie bardziej naukowe. E, tego jest bardzo dużo, ale według mnie, ja uważam, że tak może być, jest mnóstwo feminizmów takich indywidualnych, mm. tylko jak my to interpretujemy. Mm. Dla mnie feminizm w takiej bardzo ogólnej, skrótowej definicji jest o takiej równości. To jest pewien idea, oczywiście, ale to jest, trzeba mieć jakiś ideał, żeby do niego dążyć. O tym i on nie jest tylko o kobietach. Dzisiaj uważam, że feminizm intersekcjonalny, że feminizm nie może być tylko o kobietach, że feminizm jest dla wszystkich tych osób, które po prostu są dyskryminowane. Chodzi o to, żeby kim byś nie była, nie był. Nie było, żebyś osoba miała po prostu takie prawa, takie warunki życia w XXI wieku, w świecie, żeby ci było dobrze, że jeśli nie krzywdzisz innej osoby, to żebyś mogła, mógł, mógł realizować siebie w życiu prywatnym, zawodowym, bez dyskryminacji, po prostu na własnych zasadach. No a jak wiemy, no jest mnóstwo tutaj rzeczy, bo, bo wiecie, to czasem nie wystarczy być kobietą, to, to się różne rzeczy przydzielają. Kobieta, nie wiem, czarna. My w Polsce nie, nie wszystkie te konteksty mm. mamy, ale nie, kobieta, czarna, y, biedna, no jeszcze homoseksualna, mhm. to wiecie ile to może być nagłożonych na siebie strony. warstw mhm. dyskryminacji i, 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 i trudności. Mm. Bernard Avaristo o tym pisała między innymi, mm. bo faktycznie opisujesz teraz jedną z jej bohaterek tak. z tej jej genialnej książki. Dziewczyna, kobieta, inna. No mhm. więc myślę, że, 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 że każda ta osoba, no właśnie, i ja jestem feministką i taka osoba, o którą teraz Powiedzmy, opisałam, wyobrażona, ale na pewno są różnego rodzaju przykłady żyjące osoby tego typu. Będzie mieć inne spojrzenie tutaj na ten feminizm, innych trochę rzeczy będzie potrzebować, ale ta ogólna idea. Jest właśnie taka według mnie i, i, i tak powinno być, że my włączamy, myślimy o naprawdę różnych y, y, kobietach, bo naprawdę są te, te wszystkie o, o, odłamy, takie bardzo. Dla mnie to nie jest feminizm akurat. Y, terwki, słerwki, czyli osoby, które y, mianem feministek, feministów się, ale to głównie właśnie tutaj feministki. Y, y, uznają się za feministki, ale one uważają, że no. Osoby pracujące seksualnie, no to feminizm nie jest dla nich, że, że one jakąś robią krzywdę feminizmowi, że, że feministki okay. nie powinny walczyć o prawa dla tych osób, czy właśnie to, żeby nie były stygmatyzowane. Mm -hmm. Albo właśnie z kolei, że osoby transpłciowe, mm -hmm. transpłciowe kobiety, no to to też, wiecie, straszne, no się spotykają z dyskryminacją z tak pewnych odłamów, właśnie terfek, tak zwanych. No, to jest odłam mam no Znaczy, właśnie. nie, no nie feminizmu, właśnie. Um, one się, to są osoby, kobiety, które uważają się za feministki, mhm. ale dyskryminują, um, um, wkazują się transfobią, no po okay. prostu. Okay. Okay. Więc, okay. No, więc, no pytanie, no, czy to jest feminizm? Jeśli feminizm ma, ma naprawdę. Y bardzo mocno by się opierał według mnie na takim humanizmie, nie? widzi mhm. człowieka, że, że drugi człowiek, kiedy jest w jakiś sposób uciśniony, dyskryminowany, to walczymy o niego, jeśli możemy. No oczywiście to, to też jest to, że my mówimy sobie, że no dobra, no ale to my musimy walczyć teraz o nas, o kobiety. Tylko, że trochę to też tak jest. Że jeśli no i, I też jestem za tym, że my teraz kobiety nie mamy znowu być tymi opiekunkami świętymi, zbawiającymi no. cały świat, bo nie, że owszem, walczmy o siebie, ale róbmy to na ile nam mamy w naszych granicach możliwości. I tak dalej. No ale właśnie my dla, dla nas, dla kobiet, nie wywalczymy e, tego lepszego świata, e, jeśli właśnie, no nie wiem, ci mężczyźni nie wyjdą z patriarchatu, jeśli mm, między sobą się będziemy kłóciły, że tutaj e, czy transkobieta jest mhm. kobietą, czy mamy też o jej prawa walczyć. Tak mamy, no bo my mamy też to doświadczenie, że czym staniemy razem silnym murem, e, takim, to, to rozbijemy ten patriarchat. Ale też takie. Czasami taki skrajny feminizm, takie ślepe, na przykład takie ataki na mężczyzn, kiedy nie jest no, ale to wiesz, To jest to też... trochę stereotyp. I to, i to właśnie często te, te takie feministki w cudzysłowie, które, które no właśnie. właśnie też potem się wykazują transfobią, czy, czy jakimś taką dyskryminacją osób pracujących seksualnie. No to, no to tutaj często trochę się... Trochę przeszkadzają się... chyba takie osoby w takiej wiz wizykalizmu, bo to taką piękną przeszkadzają, są Przeszkadzają, No taką piękną, ale świat nie jest taki piękny w, no. dla feministek, bo bardzo długo było, bardzo... No, ale wiecie, ja też nie mam takiego odbierana. właśnie... Yy... Generalnie prawa zdobywa się w walce. Teraz mamy XXI mhm. wiek, pokój i tak dalej. I, I na przykład wszyscy, kiedy na przykład jest, mówi się o prawach osób LGBT w Polsce. Mhm. Albo kiedy właśnie z tą aborcją, to przecież w CPO były, były ruchy mm, wspaniałych e, feministek polskich, dziewczyn, działaczek, m, żeby, żeby zmienić to prawo antyaborcyjne mhm. e, w, wtedy również. Teraz tylko jeszcze bardziej zaostrzone. E, no, no, to, no to, że nie teraz. Kobietki, dziewczynki nie są ważniejsze, musimy czyli. budować te orliki, te autostrady. Oczywiście, pewnie, budujmy. No Tylko, że, że tak, właśnie, że jedno nie wyklucza drugiego, że to nie można czegoś spychać. No, bo to właśnie, Ty miałeś powiedzieć o tym, o tym, że było po wojnie, że, że, że właśnie, no że tutaj. Um, ale te dziewczyny właśnie, wojna, nie wojna, trzeba odbudować kraj, ale też trzeba wywalczyć te swoje prawa, no jasne, że, tak. że budujemy nowy porządek. Nie, nie ja tylko powiedziałam, że no. gdzieś tam ja w tym momencie mogłam rozumieć. Um, nie ten wiem, o to chodziło. Tak. osób przy ale drugiej to fajny fali kontekst. feminizmu. Natomiast teraz jest mi bardzo ciężko zrozumieć, bo my mhm. jesteśmy już 30 lat po. Obaleniu komunizmu. Do tego doszło w taki dosyć spokojny sposób u nas w kraju. Nie przelała się na szczęście krew w tym momencie. To nie była taka rewolucja krwawa. Wcześniej, oczywiście, wiadomo, te wszystkie wydarzenia znamy z lat 80. natomiast tutaj jakoś nam się udało. I my i nasi rodzice już ym, przez 30 lat ostatnich żyjemy w takim, no do 2015 żyliśmy w takim w, w miarę y, spokoju. Mhm. Dlatego bardzo mnie dziwi, że y, jednak jest taka niechęć. Nie wiem, czy to się mhm. naśliło wraz y, właśnie z, z, wiesz, z, tą, z tą taką polaryzacją, o której też mówiłaś, społeczeństwa, że i, i też dania jakiegoś narzędzia i takiego przyzwolenia tej drugiej stronie, że może, że. że że musi być tak, jak było kiedyś, że nie możemy nic zmieniać, że jakby nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć. I też raptownie jest coraz więcej tych kobiet. Tak jak nam się mm. wydawało, że my gdzieś bardziej tak przytulamy się no. do zachodu jako mm -hmm. Polska, tak jak Maja mm -hmm. mówiłaś. Teraz raptownie wydaje mi się, że jest bardzo dużo tych takich turboprawicowych głosów i nawet wśród młodych kobiet. I tam. nawet wśród modelek. Wiecie, I nawet wśród modelek, no. które to, to nie to, też jest... Gb. A, to prawda. Mm. Wiecie, to jest też kwestia jeszcze tego, że teraz więcej osób ma w sieci platformy do zabrania mhm. głosu, mhm. i my więcej tych głosów widzimy. Dla mnie naprawdę było taką budującą y, i pozytywną tą jednak y, ten moment, w tym takim kryzysowym, krytycznym momencie, kiedy zaostrzano to antyaborcyjne prawo w Polsce w zeszłym roku i, i na początku tego roku, to się wydarzało, że, że jednak mnóstwo kobiet, właśnie które takie się nie określiły feministkami, to one tak na logikę wiedziały, że, że to jest coś nie tak, mhm. nie? że to co się dzieje. Y, no, dla niektórych właśnie to też trzeba tutaj. Że one są feministkami jakby w zachowaniu, a nie używają tego określenia. Mhm. Ja, ja mam takie właśnie poczucie, że ten feminizm, to, to, że ja jestem feministką, to dziewczyny naprawdę kobiety zaczęły tego coraz częściej używają tego, że kilka lat temu to był problem i właśnie jestem feministką, ale byłabym mhm. feministką, ale coś tam że dzisiaj to, to jest prędzej, ale też duże jest takie od, odchodzenie od takiego etykietkowania się, że na przykład właśnie te młodsze osoby nie mają trochę potrzeby etykietkowania się, mówienia jestem bi, hetero, homo, jestem, wiecie, binarną osobą, niebinarną, że, że jestem, nie? Mhm. Że jestem, mam jakieś wartości, żyję zgodnie z nimi. To raz. No a dwa, właśnie te platformy i, i, i też to, że no cóż, e, no, ta, myślę, że narracja, która jest, narracja, która, um, która płynie i od strony rządzących, ale ze strony też Kościoła, no to ona no, wpływa, tak? Um, I są osoby, które po prostu gdzieś Idą na tej fali, nie zastanawiają się czasem do końca, co mówią, bo, bo naprawdę, mm, nie wiem, tutaj przykład Agnieszki Kaczorowskiej, że ja mam takie poczucie, że ona sama nie wiedziała, co ona chciała powiedzieć, kiedy mówiła mu o moć, ona brzydotę. Że ona też trochę tym wszystkim była taką, nie chcę tutaj jej bronić, ale taką ofiarą, e, w czym została wychowana, jej mm. zostało wpojone na jakimś tam kursach też coachingu, bo że, o ile się nie mylę, gdzieś tam na jakichś szkół mm, znanych coachów chodziła, więc ona jakimiś takimi się kliszami operowała. No tak, mm, bardzo możliwe, że nie miała nic złego tak, myśli w jej mniemaniu. Tak, i potem, i potem też y, ten wywiad, na temat, który z nią był, pokazał, że po prostu z nią trochę nie było o czym rozmawiać, ona nie wie, że się gubi w tych pojęciach, więc y, no, tu, tu jest tak, że, że wiecie, że trochę nie ma pola do dyskusji, że, że, że osoby dzisiaj właśnie, czy tak, te hasła powierzchownie, nie zastanawiają się, co się kryje. No, żydostwo, no. Są Tak, że nie chcą żydostwa. Nawet nie zastanawiając się, jaka co w ogóle ciężar jest historia. jest, tak? Tak, albo to. ze sobą takie słowo. Czy te osoby LGBT, ideologia LGBT, nie ma czegoś takiego jak ideologia? No, mm. twoja. Jesteś osobą homoseksualną, to nie jest ideologia, I jakby to właśnie, to jest, to, to, to się niestety udało świetnie rządzącym, to w kampaniach wyborczych tak. i to jeszcze było właśnie popierane z Ambonu kościelnych, że, że jest coś takiego jak ideologia, mhm. że to nam zagraża, że to jest tańczowa Tak, tam zostały pomieszane pojęcia. Kiedy seksualizacja to jest zupełnie coś innego, seksualizacja to jest kiedy właśnie kobiety czy, czy młode osoby, dzieci, wtłaczamy w jakieś takie już konteksty seksualne znane z dorosłego życia, kiedy kobieta sprzedaje blachodachówkę, kiedy jej traktowana jako obiekt seksualny. Mhm. Kiedy małe dziewczynki się śmieją, że, że jak y, się nie wiem, pocałuje chłopca, kolegę w policzek, to o Jezu będą parą. Okay. Y, to, to jest seksualizacja i to się dzieje. Y, właśnie no właśnie, bo w, przepraszam, mhm. w przestrzeni publicznej operuje się takimi e, terminami, których tak naprawdę wybacza nikt nie potrafi się, wybacza się je, tak? ale też nikt nie potrafi ich wytłumaczyć, bo pamiętam taką rozmowę y, w jednym z programów y, już nadawanych po 19, mhm. czyli informacyjnych, gdzie rzeczywiście. Dziennikarz zapytał wprost przedstawiciela partii rządzącej, czym jest ideologia LGBT, mm -hmm. i on nie potrafił odpowiedzieć. No, na to że nie wiedziałbyś, że to jest w ogóle ideologia? Otóż ideologia to, LGBT, no to już w ogóle nie rozumiem no, Ja, jest ja hasła. tego też nie rozumiem. Tego tak. hasła. Co to jest ideologia Wiecie, LGBT? Ale to, to, A to, się to przyjmuje. jest przyjmuje? ale to jest jak w PRL-u, że były ukuwane jakieś hasła mm, takie propagandowe mhm. y, i powtarzane mm, stają się, Powtarzane, prawdą. powtarzane do nich się dorabiało jakąś właśnie formułkę, definicję niezgodną z prawdą, czy właśnie, jeśli to nie było do żadnego mhm. zjawiska, tylko mhm. że to było ukute od podstaw, wiecie, no mowa i tak dalej. No i to, i to się. I to, to jest też bardzo takie w tych autorytarnych państwach, systemach, że, że szuka się wroga. Uchodźcy byli w I udało się z uchodźcami. Tak. Nawet ciało. No, ja teraz czytam tą książkę Mikołajowskiego i Smoleńskiego e, o Sycylii i, i to, że Polska, kraj chrześcijański, nie chcieliśmy nawet przyjąć ciał uchodźców. Mhm. Serio? No jest dużo absurdów no. tego typu, wydaje mi się, w tym Więc... to... Tak, więc. I, nam rządzący. Ci rząd rządzący, którzy mieliby tak. dla wszystkich, prezydent dla wszystkich, właśnie zamiast ująć się z osobami dyskryminowanymi, co sobie zrobiły z nich taką płachtę nabyka hmm. e, właśnie zamiast ich chronić, to jeszcze szczuje, na, pod, podburza hmm. społeczeństwo. To społeczeństwo, wiecie, no, jak się to wtłacza ludziom do głów jakoś regularnie, no to po prostu, no, Robi się bardzo niebezpieczne. Tak to zaczyna działać żeby robi się niebezpiecznie. Stawi. Jeszcze zobaczcie teraz, no te ostatnie nasze, to też rozmawiałyśmy, no ataki na te punkty szczepień. szczepień tak. Antyszczepionkowcy, którzy widzicie, jeszcze kilka miesięcy temu to były memy. Mm -hmm. Śmiech, ci, ci antyszczepionkowcy. antyszczepionkowcy tak, to, a teraz dochodzi do jakby rękoczynów, ataków, podpaleń, no więc. No, ale zobacz, on, rząd nie reaguje, jakby tak. policja nie reaguje. No bo to są też e, ale reagują i... na kobiety, które na przykład tak. walczą o swoje prawa, tak. prawa, bo na nie można po prostu można je pobić, można je aresztować. I... No, kiedy idziesz na posterunek policji jakąś sprawą, to nie dostajesz, że jakby to jest błahocka próba zgłoszenia, nie wiem, gwałtu, to, to też jest po prostu bardziej upokarzające i to jest powtórne jeszcze, wiecie, przeżycie jakby, mhm. traumy i przemocy ale właśnie nastolatki i niepełnoletnie są rzucane do suki, łamane są ręce, kiedy one korzystają ze swoich praw obywatelskich, bo wciąż jeszcze jednak to jest niezakazane, możemy protestować wyrażać swoje zdanie na ulicy no jakby... No tak, dziewczynki i starsze kobiety Tak, tak, mhm. babcia Kasia chociażby, babcia no te więc też, no, no ale to też jest... Y Pytanie, nie wiem czy babcia jakaś się określa jako feministka, ale jest wspaniałą bohaterką, jest, e, naprawdę świetnym przykładem e, dla młodszych osób, e, gdzie, m, gdzie ona ma czas i przestrzeń, oczywiście nie każdy ma, ma tyle, ale jakby właśnie ona ma i ona z tego korzysta, mhm. korzysta, że, e, że wiecie, no, m, że pewnie, żeby mieć takie poczucie, że tyle ile mogła, to zrobiła, nie? Wiele zrobiła. Tak. Mhm. Z tymi opowieściami, o których, yy, które teraz toczymy, wiąże się też publikacja twoja kolejna książka, bo masz już ich trochę na koncie, yy, wydana kilka tygodni temu, dziwki z dziryszmaty, którą współtworzyłaś z paniami Nowak i Raczyńską-Homen. Yy, I to są opowieści o slutshamingu. Taki jest mm -hmm. podtytuł. Czym jest slutshaming? Slutshaming. Zjawisko myślę, że stare jak świat. Choć właśnie w Polsce, kiedy użyjemy slut-shamingu, no to słowo dość nowe. Feministki w Stanach o slut-shamingu, tym pojęciem, zaczęły operować w latach 70. XX wieku. No i cóż, slut to jest zawstydzanie kobiet um, uderzając w ich seksualność. Mhm. To może być zawstydzenie wcale nie odnoszące się do, do seksu, seksualności. W sensie takim, że, że nie musi być o zachowaniu seksualnym danej kobiety, tylko, nie wiem, polityczka coś mówi i jej przeciwnik, nie wiem, spierają się w studiu, wiecie, telewizyjnym. Argumenty, kiedy jemu brakuje na przykład argumentów, no to, no to nie wiem, on, on jakieś często przecież nie zna jej faktów z życia prywatnego, ale sugeruje, nie wiem, że jest rozwiązła, że, że nie wiem że miała z tym romans, mm. albo że ma za głęboki dekolt, jakby... Mm, tak? Jakby to są takie ciosy poniżej mm. pasa. Albo mm. takie teksty, że pani taka ładna, no nie wypada pani mm. takich rzeczy mówić. No ale generalnie... Takie... Co jeszcze o tym Slutshaming, żeby to tak właśnie nakreślić, to jest seksem, właśnie to, to znowu się bardzo... to jest osadzone w tym, że, że to właśnie my kobiety powinniśmy być jakieś takie oziębne, czy to przez te wszystkie wieki robiono z nas oziębły seksualnie, bo że my, że to mężczyzna był tym, który gdzieś tym zarządzał swoją seksualnością, seksualnością kobiety, że ona na przykład przecież to, co w, na dworze króla słońce, na przykład nadworny lekarz, hmm, chciał amputować e, i amputował e, łechtaczki kobietom, żeby one same nie mogły sobie sprawiać przyjemności no. ze szkodą dla mężczyzn. Nie? E, no, więc, e, no więc na tą naszą seksualność nastawano, tłumiono ją. E, I generalnie to też z tym slutshamingiem jest taka historia, że nigdy nie jest dobrze, no. że Możecie coś nazwać dziwką z dziurą szmatą, zarówno wtedy, kiedy, kiedy nie wiem, poszłaś z nim do łóżka na pierwszej randce i, wiesz, poszłaś z, z facetem do łóżka na pierwszej ręce, bo cię jest absurd. Poszłaś z facetem do łóżka na pierwszej randce, bo ja tego chcieliście, no ale on, wiecie, no nie musi takim konkretnym tym słowem, może to jakoś na około, ale uznajecie cię za, za puszczalską, no poszłaś na pierwszej randce, no to, że on poszedł, to nieważne. I wiecie, no bzdura i on na przykład no, stwierdzi, że dobra, nie umówi się z tobą na następną, no bo no, do, albo się tylko może mieć z tobą romans, bo co, jesteś spoko do łóżka, ale no nie wiem, na dziewczynę, żonę, matka jego dzieci nie nadajesz. Albo z drugiej strony odmówiłeś mu seksu. Nie zareagować na jego podryw, flirt, w barze, to też jesteś dziwką. Znaczy, generalnie z konstrukcją seksualnością wciąż bardzo często jest tak, mm, że nieważne. Uprawiasz seks, nie uprawiasz, jest świetna. Tak Ale to też jest ciekawe z tym slajd że jak często kobiety stosują. Oczywiście. Wobec, wobec kobiet. innych kobiet. I, I też właśnie ostatnio rozmawiałam z. Kulturoznawcami, którzy też zauważali, że bardzo często komentarze na Instagramie, które są właśnie krytyczne wobec innych kobiet, czyli nie masz zakłócony spódniczkę, jesteś taka, 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 to są właśnie komentarze kobiet wobec innych kobiet, a wcale nie mężczyzn. Widzicie co? Bo sledshaming jest świetnym narzędziem. Świetnym narzędziem takim, że w zasadzie kobiety między sobą się shamingują, ale też jest auto sledshaming. czyli właśnie się zastanawiam? Jezu, dobra, nie wiem, mam ochotę się z nim przespać, ale nie, nie pójdę, bo on po mnie pomyśli, że jestem łatwa na tej pierwszej rance, muszę poczekać do trzeciej co najmniej. E, albo właśnie, nie wiem, stoi przed lustrem w e, sukience z tekoltem przed wyjściem i nie, wyglądam jak dziwka, nie? Mm -hmm. Nie, w ogóle nie wyjdę tak. Mm, no, ale właśnie, to jest, znów wróćmy, że jest patriarchat. Jestem wychowana w tym patriarchacie, gdzie kobiety są nastawiane przeciwko sobie, że, że to nie jest, że, może być jak inna dziewczyna, inna, lepsza e, Wiecie, że nie są jakimś na tylko właśnie to, że jest jakiś taki wyścig, nie? Mm. Że, że my się porównujemy, oceniamy nawzajem. W ogóle to ocenianie i porównanie jest jakaś ogromna plaga pod różnymi względami. No i co jeszcze? No i, no i to, że jakby tu często padało w książce, nasze rozmówczynie o tym mówiły. Na przykład Asia Jędrusik, która napisała dwie książki o Tinderze, podawała taki przykład, że dziewczyny do no nie pisały w komentarzach, że o Jezu, takie super przygody z tego Tindera, też bym tak chciała, ale w sumie taka nie jestem. Mm -hmm, Kurde, mm -hmm. no jaka nie jesteś, no, no co jest z tym, wiecie, tu niby coś podziwia, ale tu jest coś, widzisz, coś złego, mm -hmm. że ona siebie chroni, że, że widzi, że było, no to właśnie znowu to jest ten mechanizm, który wspaniale działa. Y że ja uderzam w kobietę, żeby pokazać, że ja, że ja jestem czyściutka, bielutka, święta. To powiedział ona świętą i mm, no tak. Bardzo ale stary. Też, że nie wypada pierwszemu nawiązać kontaktu z mężczyzną. No, oczywiście dzisiaj to już na szczęście się... Ale ne, jednak nadal Ale, tak, ale mamy w to w głowie, głowach. mamy takie głowach. właśnie schematy, na przykład to, co mówisz, właśnie, no? że czegoś nie wypada nam no? zrobić. A, a ja, ja się na tym złam... bardzo często łapię I nasze nasza przyjemność, to znowu tutaj naszej przyjemności, że... Ale ja też się na tym łapię, jak najbardziej. No. Jak, najbardziej. Mhm. jak najbardziej też myślę, że co wypada, co nie. Ale wiecie, dlaczego A mężczyźni o tym nie myślą? Dokładnie. Jeżeli ma ochotę, to do ciebie podbije w barze, jeżeli ma ochotę, to będzie I Nie pyta o Twoje granice. Nie. Jest konsensualnie jeszcze bardzo często. Ale to już się dzieje w szkołach. Znaczy, to się dzieje i w domu, i w szkole, mhm. kiedy te dziewczynki są takie uczone tego, że są bierne, że one mają dbać mhm. o innych. E, nie wiem, przykład z tych szkół, i to też bardzo w książce sporo, sporo tych naszych rozmówczyń e, przypominało. Że, że wiecie, że nie wiem, że w szkole są spódniczkę, jest lato, upał, no wchodzi się do szkoły w czerwcu, we wrześniu też potrafi być bardzo ciepło. No i co? I te dziewczynki mają być pozakrywane, uduszone, bo, bo kiedy, wiecie, nie wiem, mają bluzkę na ramionczkach, na przykład nauczycielka czy z tekoltem, potrafi powiedzieć, chociaż oczywiście nauczyciel też że no, jak ty wyglądasz, właśnie wyglądasz jak dziwka, rozpraszasz kolegów, a jak jeszcze ci koledzy zgłosisz, że oni cię zaczepiają, no to albo będą, że to końskie zaloty i to się mu podobasz i super i cię uczy bierności i nie reagowania, i, i że nie bronisz swoich granic, a z drugiej strony też ty czujesz, że to właśnie twoja wina. I to wiecie, to jest najpierw takie, takie niby niewinne, że to ten twoja wina, że rozproszyłaś chłopców, ale potem, na przykład jak jest sytuacja już przemocy seksualnej, hmm. gwałtu, to... I to właśnie y, też wymiar sprawiedliwości niestety to, to utwierdza, że to może była twoja wina, może miałaś koronkowe majtki, więc to jest miałaś y, tak, tak, ochotę na seks, to jaki gwałt. Halo, mm. to ty tutaj opowiadasz? nie? Mm. Victim blaming. Victim. Tak, no bo slat shaming jest taką cegiełką, która umacnia, buduje ten, tę kulturę gwałtu. Aby patriarchat, kultura gwałtu, to my w tym żyjemy wciąż. Sama się prosiła. Tak. No dobrze, ale przywołałaś taki przykład, który chciałabym trochę rozpracować. Przywołałaś przykład dziewczynki, która idzie do szkoły w krótkiej spódniczce, uh -huh. z sporym dekoltem, bo jest gorąco i na ramionczkach. I teraz tak, um, czy Powinny być jeszcze jakieś granice, ponieważ jakby ja rozumiem nauczycieli w jakimś sensie, że y, szczególnie tej starszej daty, mm -hmm. że wymagają od y, chłopców i dziewczynek, od swoich uczniów, y, żeby w jakiś taki sposób, no nie chcę powiedzieć odświętny, ale żeby we właściwy sposób ubrani przychodzili do szkoły, nie jak na dyskotekę. I teraz y, jak tutaj wyważyć emocje i wiesz, jak, jak postawić gdzieś tę prawdę pośrodku, żeby nie urazić ani jednych, ani no. drugich, żeby iść z duchem czasu, ale też, żeby mieć jakiś szacunek nadal jednak do, do szkoły, do nauczyciela. Wiesz co, no pytanie jaki to jest szacunek, no też mamy jakąś tam modę, te dzieciaki się też przez strój wyrażają. No dla mnie to jest też taki temat o tym, że że właśnie, że, że często niestety nie ma tej takiej równości, że i chłopcy, i dziewczynki mają mhm. być w jakiś sposób e, ubrani. Ja też nie jestem właśnie fanką mundurków, bo to jest znowu odbieranie e, jakiejś e, tej możliwości ekspresji. A w tym młodym wieku to jest jakieś istotne i ważne. Ale też strony. No, wiesz jeżeli ale bardziej sprawiedliwe bardziej sprawiedliwe właśnie, dzieciaki też. mają mniej pieniędzy nie muszą oglądać wiesz najnowszych po prostu I poka też z pokazów się wydaje, mody. że dzieci zawsze są w stanie gdzieś tam przemycić nawet przy, jak się ma mundurek no to zawsze jest inne, są inne buty inny zegarek inobrążte inne no, ale, ale to właśnie też mi się kryzują. wydaje że to nie likwiduje mimo wszystko tych okay. różnic też hmm. ekonomicznych właśnie taki mundurek no, a to jeszcze, że właśnie nauczyciele takimi komentarzami, to oni właśnie wskazują na to, że, że ten strój może jest seksualny, że to jest znowu ta seksualizacja, nie? Znaczy, oczywiście te dzieciaki też się rozwijają i one tą swoją seksualność y, gdzieś tam y, eksplorują, ale y, no, jednak to, jak ci nauczyciele na nich spoglądają, to to w wzroku tych nauczycieli, nauczycielek jest ten jakby erotyczny komponent. Nie. No wiecie, ale Ja tu jestem akurat za tym, że no nie wiem, jest XXI wiek i, i też bez przesady, no nikt nie przychodzi w kostiumie kąpielowym. Ja rozumiem, że czasem przychodzą te dzieciaki, ale to też już jest jakaś końcówka szkoły, no jednak w Polsce na przykład, jak mamy, oczywiście trochę jest gdzieś w Stanach, ale m, czy w innym klimacie, Aha. ale że no u nas jednak jest taki klimat, a nie inny, chociaż się ociepla, że no, to jest zimno, więc ciężko chodzić z pępkiem na wierzchu. No teraz ostatnio no, strony... było bardzo prosto chodzić z pępkiem na wierzchu 40 stopni. No, ale z drugiej strony, wiecie, to jest bardzo takie, tu w szkole, ale na ulicy też się z tym spotykasz. Jedna mm -hmm. z naszych bohaterek opisywała sytuację, że, że obca kobieta. I ją spoliczkowała, bo miała czarny stanik pod białą bluzką, jak szła chodnikiem jako, jako dziewczynka z jakichś właśnie rozdania świadectw, to zobaczcie jaka była teraz batalia, że jakaś Anna Koroniewska sobie wrzuciła na swój Instagram zdjęcie bez stanika, gdzie trochę odstawały sutki, no mamy sutki jako kobiety no też, tak mężczyźni, mężczyźni też się mają coś innego, czasem co odstaje tak, też i, ale też mężczyźni ale sobie też pozwalają chodzić bez koszulki, z gołym torsem tak. a my na przykład po prostu nie zakładamy stanika pod bluzkę i to się jest jakiś ogromny problem no więc. Um, Bo kobiety ciągle rozpraszają też, tak. prawda? Że ja się właśnie... obawiam po prostu, że, tego, że, że to wciąż takie jakieś kodyfikowanie, to jest jakieś uderzenie w te dziewczynki, ale też no też myślę, że ci chłopcy też potrzebują. Też mhm. coraz częściej, oczywiście, mówię może bardziej jakieś bańce, um, którą gdzieś tu obserwuję na co dzień, czyli mhm. w Warszawie, ale że. Czy e, nie wiem, może z Netflixa, ale że, no, że, że ci chłopcy też w różny sposób z tym strojem e, siebie wyrażają, mhm. no i co? No i jakoś tak. No dobra. Nie, no, ja nie no... jestem fanką na pewno narzucenia dzieciakom dress code'u i, i też, okay. y, wiecie, no, no, no myślę, okay. że, że wiecie, no zwłaszcza takie dojrzewające, które, które też mają jakąś tam świadomość, no to też... Y, znają granice, gdzieś tam mają, czują, a jeśli coś o tym strojem tak bardzo manifestują, to też jest jakiś znak i może lepiej, żeby ten znak był i żeby kogoś alarmował, ale żeby to, to jak ktoś widoczny. podszedł w mhm. bardzo jakiś taki oczywiście sposób nieszamingujący, to się za tym kryje. Mhm. Mhm. Ale skoro mówimy już o tym shamingu, to co zrobić, żeby nie dać się zawstydzić? Albo co zrobić uh -huh. właśnie, jak ktoś cię próbuje zawstydzić? Jak reagować? Wiecie co? No. To ja jeszcze podam przykład taki. Uh -huh. Na przykład, że przechodzisz uh -huh. ulicą i panowie robotnicy zaczynają katkoli y to będzie, nie? To jest jeszcze co to, innego. Tak. Znaczy to się gdzieś tam mieści w tym obrębie, ale to jest catcalling, także... To najpierw e... jedna, potem drugie rozpracujmy może, bo to też jest ciekawe. Tak, to catcalling na drugie. Na to zaraz do... nam powiesz. No, 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 no. Na przykład jak inna kobieta mówi Ci, że wyglądasz jak dziwka. No. Bo masz krótką spódniczkę i, i na przykład kozaki wysokie. I tu jest znowu to, że Ile osób, tyle może być sposobów, ale też e, to zależy na jakim jesteś też etapie ze swoim ciałem, ze swoją seksualnością, ze sw jakim masz charakter. E, tu w naszej książce e, Dziewki z pojawiło się mnóstwo różnych rozwiązań. Też na profilu Girls Room ostatnio dziewczyny m, pisały o różnych, o różnych swoich sposobach. E, generalnie ta książka powstała pod takim hasłem Nie da się zawstydzić kobiety i seksualnością, kiedy ona się jej nie wstydzi. E, no więc to, to dużo mówi o tym, że to już jakaś. Po pierwsze musisz mieć pracę wykonaną nad sobą, bo ja myślę, że jednak część, nie wiem, właśnie na przykład młodych dziewczyn, które usłyszą, że, że wyglądają jak dziwka, to one gdzieś to się w nie, w nie zapadnie. Ale to, to właśnie jest to, że raz się w nie zapadnie, ale jeśli na przykład poczytają taką książkę, jeśli zobaczą, że coś się na tym świecie zmienia, mm, to następnym razem powiedzą, y, dlaczego tak mnie oceni. Wiecie, no po prostu, zaadresowanie tej sytuacji, mhm. to, to też... Czyli, y, konfrontacja. Konfrontacja. Uważam, że konfrontacja, opowiedzenie o tym, jakie budzi w Tobie emocje, że Ty się z tym nie zgadzasz, czy ta osoba rozumie, albo co rozumie przez to pojęcie, tak? Y, jakby, ja zawsze jak jakąś mam konfrontację, to, to najpierw mówię, a co Ty rozumiesz pod tym pojęciem? I jakie są reakcje? Hmm. A czy wiesz, ja nie mówię nawet o tym, <coughs> tylko że nie wiem, jak mam z kimś rozmawiać, yy, chcesz iść do łóżka i, i, i to w ogóle super jest zacząć od tego, czym dla ciebie jest seks. Dlaczego chodzisz do łóżka, nie? Czy w ogóle co. Bo czasem mówi się naprawdę o, o monogamii, się też mówi, że my, mam, będziemy mieć związek monogamiczny, a każdy ten monogamię rozumie na inny sposób. Ale w ogóle razem tworząc jakiś związek monogamiczny, to w ogóle przecież możemy sobie wypracować e, zasady, m, które potem można rewidować. I, i, i co? E, I to jest kwestia właśnie komunikacji i rozmowy. No więc ja po prostu bym tego tak nie zostawiała. Czy, czy to pod moim adresem pada, czy jeśli ja gdzieś jestem. I słyszę, że inna osoba jest nazywana w ten sposób. No to jest po prostu kwestia, kwestia reakcji, tak? Kwestia reakcji i, i tego, że i pamiętania, czy znaczy wiecie, albo nawet jak nie masz siły, bo to, to też właśnie, to też nie jest że czas musimy reagować. To warto dbać o swoje granice, ale tego, żeby po pierwsze pamiętać, że to nie jest o Tobie, że ktoś, kto cię ocenia, mhm. czystrzejmuje czy zupełnie jest jakby ocena pod czegokolwiek innego. To nie jest o Tobie. Tylko to, że ta osoba sili się na ocenę innej osoby, mniej lub bardziej jej znanej, to, to jest o tej osobie oceniającej, że to ona ma jakiś problem. E, wie, więc to jest po pierwsze. A po drugie, wiecie, no to też właśnie to, że ja uważam, że, że gdzieś tam. To jest jakaś taka ta duma, że tak, jestem szmatą, że jestem puszczalską, jakieś takie mówienie z dumą, jakby, ale nawet nie do końca jednak odzyskiwanie tych, tych zwrotów. To daje też coś takiego, że, że z jednej strony to olewa, że z drugiej strony no, ta osoba wtrąca tej osobie takie narzędzie opresji, no, no bo nie jesteś w stanie obrazić czymś, no, co ty uważasz, że no, wiecie jest jakimś pustym hasłem. No ale właśnie dla, dla, dla mnie tam może być pustym hasłem. młodych dziewczyn, które tak. gdzieś tam eksperymentują ze stylem, często nastolatki wyglądają na dużo starsze tak. niż są. Też mama ci potrafi, jak wychodzisz nim na randkę, powiedzieć, że wyglądasz jak dziwka, nie? No więc, no więc to naprawdę, ja bym tutaj rozmawiała, bo, bo często no, też mamy, właśnie te mamy wyglądasz niestosownie. No, no to jest taka sama myślę, siła że, argumentu i to też możesz... Po, może, po, myślę, że to nie musi być do, pod... do końca taka sama siła argumentu, ale właśnie, no, zależy to właśnie masz na sobie, mhm. czy coś, co mainstreamowo może być uznane za, za jakieś takie seksowne, wyuznane, cokolwiek. No to tutaj też bym powiedziała, że, że ja się w tym czuję dobrze, chcę tak iść. Z tak, drugiej strony. Ale wiadomo, wiadomo wiem, co ten. Mhm. Ma, zobaczymy, czy wiem. No, a co powiedzieć? Zobaczymy, co wiadomo, wiesz. Wiesz, bo, bo oczywiście to znowu jest ta kultura gwałtu i że, że ta osoba. To raz, że jeśli na, od razu przynosi na język, że wyglądasz jak dziwka, no bo, bo taki, jak mówiła, do niej matka ktoś tam i to jest cały schemat pokoleniowy. I sama się prosiła. Tak, ale dwa, no to właśnie, że to jest kultura gwałtu i, i, i że ona nie chce może obciążać jej córki i opowiadać jej teraz przed wyjściem z domu, że o Jezus, no uważaj, żeby cię nie zagwałcili, nie pobili, nie tylko że w takim stroju okay. no a zobaczcie, jaki to jest absurd. Tylko, że w takim stroju. Możesz być prędzej ofiarą gwałtu. Ale nie, właśnie nie, bo, bo na przykład często są takie wystawy, artystki to, to robią, e, ubrań, e, mhm, gdzie okay. osoby, które mm, doświadczyły gwałtu, to są najróżniejsze ubrania. Mhm. Trójbiegaczki, tak. jakaś zwykła, po prostu workowa ta sukienka. No, cały przegląd, Ale ja ja nie? to to tak, pokaz tej, mody. Tak, tak. W Kulturze gwałtu, mhm. właśnie. Y, więc te matki, tak jak mówisz, one mogą nie mieć nic złego na myśli, one chcą chronić swoją córkę, bo mają świadomość Ale to robią krzywdę, nie? Bo utwierdzają to. Tak, jakby to, to nie jest, że. że z drugiej świadomie. strony, trochę rozumiem, tak jakby. Tak, no, chcesz chronić, oczywiście. Najbliższą osobę. Tak. Ale jest to straszne. To jest oczywiście. straszne. To ja trochę właśnie z takiej bezradności. Tak, wynika ze taki strachu. takie trudne, trzeba zrobić. Czy tak. bo, bo... wiesz, że ranisz swoje dziecko, które wychodzi w dobrym humorze, ale ty po prostu wiesz, nie śpisz całą noc, nie? Mhm. No. Albo nawet sobie myślisz, co się na przykład wydawało. Ale wiecie, my mam mamy powierzeć. ale to, właśnie, to też nie jest tak, że ona wychodzi i że. Mamy świadomość. To, to jak się coś rozmawia, no, no, przecież no. my sobie często rozmawiamy. Że kurczę, nie bierzemy Ubera jednak, chociaż no, mamy niedaleko do domu, w tym wieczorem wracając. Chociaż właśnie to znowu ten wieczór i krzaki w parku to nie jest wcale taka, takie najczęstsze miejsce um, przestępstw na tle seksualnym, bo przecież najczęściej no, gwałci partner, y, wiecie, były obecne w domu. Były, y, obecny no. w domu uh także to wiecie, no ten uprawca jest dużo obok no, no tak, ale w Polsce nadal jeszcze fun funkcjonuje to yy, potworne, potworne powiedzenie, jak można zgwałcić prostytutę. tak, tak, tak. I własną mhm. żonę. I, własną I tego, żonę. jakby nie jesteśmy w stanie na razie przeskoczyć, widzę to po reakcjach też często, jak czytam artykuły mm -hmm. na ten temat. Mm -hmm. Jak można zgwałcić tak, swoją żonę? Kulturowo tak. bardzo, jeszcze jesteśmy zamknięci na tę kwestię, właśnie, że żonę, partnerkę, no przecież to jest. Tak, ale zobaczcie, jaki muszą mieć ci ludzie seks. Nie wiem, znaczy oczywiście, pewnie nie wszyscy, nie chcę tu generalizować, ale to znaczy, że on nie rozmawia z tą swoją żoną, co ona by chciała, mhm. co, co ona lubi. Y można nawet ją pytać, czy miała orgasm, ona pewnie mówi, że, że miała zaciska zęby, żeby to się skończyło, e, tak ona miała swój obowiązek. No, kurde, czy on tego chce? No, ale on wie, że po prostu, jak ma żonę partnerkę, to. Nie pytają, czy, tak, nie pyta. miałaś. A właśnie ma żonę partnerkę, no to mu się to należy, nie, wtedy, nie kiedy należy. on ma na to ochotę. Słuchajcie, ja muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ ja jestem znana z oglądania takich przedziwnych programów telewizyjnych zawsze, no. e, żeby wszystko tak, jakby jestem bardzo no. mało wybredna pod tym względem, ale to jest wszystko po coś, bo, bo w jakiś sposób chcę też badać to, jak wygląda teraz telewizja i jakie są nastroje, ponieważ to są programy, które są naprawdę mhm. oglądane bardzo szeroko, bardzo często komentowane i szeroko komentowane, że w mediach społecznościowych, bo ja oczywiście też od razu sprawdzam. Są, jak wygląda Instagram. No i jeden, za, jakby oczywiście, Love Island, Wyspa Aha. Miłości, Hotel Paradise i tak dalej. No. Natomiast teraz wpadł mi niestety, muszę powiedzieć, w oko program. Mamy 2021 rok, przypominam, gdzie jest dwóch panów, o których hmm. ma rywalizować chyba 10 czy 15 kobiet. A tak. Też I to oni, Słuchajcie, oglądałam. Najpierw się bardzo mhm. śmiałam i było mi jakoś straszny wstyd po pierwszym odcinku. Przeskoczyłam kilka, bo stwierdziłam, że nie ma co tracić czasu, bo i tak pewnie nic się, za wiele się tam nie zadzieje, ale trafiłam na odcinek, w którym doszło do takiej, dochodziło do takiej konfrontacji, co kilka dni jest taka konfrontacja między kobietami mhm. i one mają powiedzieć sobie, co na swój temat myślą i co im najbardziej przeszkadza. I Ja tak sobie pomyślałam właśnie w kontekście też tej Twojej książki, no. bo zaczęłam słuchać co tym kobietom przeszkadza. Jest na przykład, masz okropny skrzypiący głos, bardzo mi się same. nie podoba. No. Jest dziewczyna, która konkuruje o względy starszego mężczyzny, 40-latka, no. która jest, bardzo przypomina mi moją koleżankę, jest bardzo sensualna. Są no. takie kobiety, które roztaczają wokół siebie taką aurę i to jest nie jesteś w stanie się temu oprzeć, nawet ty, jako koleżanka, mhm. jako kobieta, po prostu patrzysz i jesteś zadziwiona. I ta dziewczyna taka jest, i dostała od kilku kobiet 40-letnich i od kilku kobiet 20-letnich taki zarzut, że jest nieszczera, mhm. bo robi wszystko, żeby się przypodobać temu facetowi. Ona chyba faktycznie taka jest, bo tam widać, że nie ma do końca gry, że to jest po prostu jej taki mhm. urok i, i to jest cała ona. Natomiast uznałam, że. Jakby to jest gorsze niż te wszystkie programy, które oglądałam mm -hmm. do tej pory, typu właśnie Hotel, Paradise, gdzie, gdzie ludzie się gdzieś tam, tam tworzą. Uh -huh. tak, po pierwsze, musisz rywalizować tak, jakiegoś dziada, tam, no, kobiety muszą siebie oceniać mm. i robią to bardzo chętnie i w bardzo taki rozdrażny sposób. Hmm. Um, I to płacę. Później faceci jeszcze mają do ciebie pretensję, że jesteś zniesmaczona, że całował się przed chwilą z tobą, a po dwóch godzinach obcałował kolejną kobietę, no bo on musi sprawdzić, z którą mu będzie najlepiej. Hmm. Okay. I słuchajcie, on... jakby to jest strasznie komercyjna. I ja jestem przerażona. Mm. No bo, czy, bo czego my uczymy tak naprawdę? Tak co ten program ma Co ma dać, jakby oprócz jakby takiej pustej rozrywki oczywiście, Pusta, ale myślę, ta, czy on jest że tych stereotypów, schematów, tak, nie? Wszystkim najgorszym, co możemy sobie wyobrazić tak. i tym całym sladszym imię. Że kobieta znowu musi się tak. przeładować. Wiecie, już, nie wiem, powoli się coraz mocniej i głośniej krytykuje, nie wiem, wybory mi jest, że, że właśnie no, nie, nie na tym to polega, bo umówmy się tam, one oczywiście mówią o swoich zachęcach, ale co my oceniamy? my oceniamy? urodę, która się wpisuje w te kanony, wiecie, wyśrubowane. No, więc jakby świat się powinien zmienić, mhm. jakby no. Jakby totalnie kobiety to są różne i nie można oceniać takich, które pasują do jednego szablonu, nie? A tu mamy taki program, który, no proszę was. Znaczy te, dla mnie to jest mhm. niesłychane i okazuje mhm. się, że coś, co uważałam za naprawdę trudną rzecz, czyli Warsaw Shore, mhm. okazuje się jednym z takich programów, które właściwie dają tym swoim uczestnikom najwięcej wolności i są takie najbardziej tolerancyjne, bo e, czy wchodzą ci osoby nieminarne do mhm. środka, czy po prostu chłopcy napakowani koksem totalnym, to jakby wiecie, wszystko, wszystko się dzieje. Mhm. Jakby wszyscy się szanują tak. w tym miejscu, więc ja jestem, no ale jestem zniesmaczona tym programem. Mhm. Ja wiecie, y bo taki program, myślę, że można by było to jakoś wymyślić na pewno. Tylko że. Ale to jest taka właśnie wiecie, łatwa to rozryka, jest ta ta konwencja od, wiecie, właśnie włosy, nastawianie kobiet to, i to sobie. ocenianie, nie? Tak. A potem to właśnie przychodzi do społeczeństwa tak. i to jest to, co my mówimy, że kobieta, kobiecie po prostu wielkim, wielkim. No. Ostatnią rzecz, bo wiem, że już musimy powoli kończyć. E, catcalling. Mm -hmm. No Wiedziałaś, właśnie, miałyśmy wrócić do Powiedz tego, Powiedz nam czym to jest. No to w skrócie, krótkutko. To, to catcalling, no to jest właśnie to, kiedy to są niechciane, to są przekraczane twoje granice i to znowu ci wydaje. Bardzo jakieś takie niewinne, nie? bo to tylko słowa, no, ale to są znaczy słowa, zaczepki niechciane. Zwykle to się dzieje na ulicy czy w jakichś takich przestrzeniach, zwykle to jest od e, obcych e, osób, no tutaj zwykle to jest tak ukierunkowane, że w, od mężczyzn jest to do bardzo kobiet. we Włoszech to jest na przykład. Kultury. Tak, część no, kultury, no ale to jednak, umówmy się, kultury przemocowej, jakby w w tym wydaniu, mhm. no to jest po prostu przemoc, to jest niechciana, Nie można się zasłaniać tradycją po prostu. Nie można się zasłaniać tradycją po prostu, mamy XXI wiek, to my z Kamilą chyba dla, w jakimś wywiadzie obie udzielałyśmy e, odpowiedzi, kiedy, kiedy można mówić o tym, że, że jest jakaś przemoc seksualna, no, ale każde niechciane zachowanie, nawet komplement od obcej osoby, kiedy cię nie zapyta, mhm. e, czy może coś ci powiedzieć, to, to wiecie, no to może być dla kogoś... E, czymś naruszającym, stresującym, nie wiem, powiedzmy młoda dziewczyna, która nie wiem, ma jakąś nierozwiniętą seksualność, to nie będzie na przykład przyjemne. To nie jest przyjemne. To nie jest komplement, właśnie to nie jest komplement. Taka wspaniała akcja też y, odnośnie kaskolingu y, zorganizowana przez młodzież licealną kilka lat temu, y, że to nie jest komplement, nie. Że, że wiecie, ale dupa, niezła dupa, cmokanie, Wiedem. gwizdanie, wiecie, właśnie w tej kulturze, że gwałt żyjąc i, i kiedy my wiemy y, co nas może spotkać, to dla nas to jest raczej taki trigger, że my się boimy. Mm. Dobra, nie wiem, co mam powiedzieć. Odpowiedzieć, podziękować, przyspieszyć kroku, bo jak nie zareaguję, to pójdą za mną mm. i, i mnie złapią, klepną w tyłek, z gwałcą mm. w bramie. Czy, czy właśnie czy właśnie podziękować, powiedzieć szybko uciec, czy nie zareagować, co będzie mieć konsekwencje. No, ale nie wiesz, co będzie mieć konsekwencje. No, I to no, nie jest to, twoja winna. Nie masz się bać zastanawiać, tylko wiecie. Często właśnie znowu mm, E, jakieś takie postawienie się okoniem, e, powiedzenie, że, że sobie tego nie życzę, że to nie jest... Mhm. Widzicie, bo oni się nie zdają sprawy, też żyją w pewnym schemacie, mm, ale w jakimś takim tym rozpasaniu, że, że oni mogą, że, że wiedzie. E, że to nie jest fajne, że, że, że ja tego nie chcę. To, to mnie, wiecie, w jakiś sposób, no mi, rani raniam cokolwiek, no to co czujemy, nie? Ja uważam, znaczy oczywiście znowu, tylko pytanie, czy to będzie bezpieczne, czy nie, bo też nie wiem, z którą no mamy to. do czynienia. No tak, właśnie, to jest więc. ta granica, bo jeżeli tak. wieczorem idziesz właśnie sama do no. domu w środku nocy po imprezie, jesteś w ciemnej ulicy, a do ciebie podejdzie trzech Typu. facetów i powie, że masz fajną dupę, i zaczniesz cmokać, no to no. jakby zaczniesz z nimi No ale wiecie, w dyskusję, to tak, dokładnie. I tutaj, I tutaj jednak, no bo nie chciałabym tego mówić i takie rzeczy polecać, że my to mamy wiedzieć na przykład w iPhone'ie, wciśnięcie trzy razy tego przycisku, czy przytrzymanie dłużej, co zależy od modelu, albo od systemu, ale chyba od modelu. Nagle, grupę L pisałam o tym, wiecie, jak włączyć ten system alarmowy, że telefon nagle zaczyna ci wydawać Weź. głośny dźwięk. W przestrzeni, że od razu ci się pojawia ten ekran, gdzie możesz wybrać numer alarmowy, czy możesz powiadomić te swoje zaufane kontakty. Na Androidę też można ściągnąć apki i, i takie programy no warto to wiedzieć. A no też właśnie potem, który napisałeś mi tę książkę, po to są takie akcje, jak wspomniałem to właśnie młodzieży, która widzi, że to jest coś nie tak, że no żeby o tym mówić, żeby to jednak się trochę te kręgi na wodzie rozchodziły i żeby żeby ludzie mieli świadomość, że nawet jak oni coś robią, powiedzmy, no nie wiem, w dobrej wiary, tak, no bo nie wiem, idzie widzi kobietę po drugiej stronie, a znaczy, mężczyźni to często właśnie e, też, też wychodziło jak po jakichś dyskusjach pod tekstami właśnie tego typu e, od Collingo i innych takich rzeczach o tej kulturze gwałtu, że oni sobie nie zdają sprawy, że, że to na przykład, że, że jak on idzie wieczorem i, i ja idę wieczorem, to, to że on. Przyspiesza kroku, to chce mi wyminąć, właśnie. Mm -hmm. on myśli, a że on mnie stresuje, że ja nie wiem, kto to jest i co kto ten. Także właśnie, że on powinien przejść na przykład na drugą stronę mm -hmm. ulicy, że ja wtedy się poczuję bezpieczniej, wracając wieczorem. Mm. Y no, no więc, no cóż. Y jakby. To znowu to też nie jest tak, że my mamy edukować innych. To osoby też są odpowiedzialne za własną, więc edukację, no ale, ale kiedy mamy przestrzeń, kiedy możemy, to, to właśnie mm, szeszmy te informacje, tak? Bo to właśnie to nie musi być, że my w tej sytuacji e, tylko musimy reagować, która może być niebezpieczna, ale też nie wiem, naszym znajomym gdzieś tam podejmujmy takie tematy. Nie wiem, podsuwajmy lektury, szerujmy jakieś artykuły na ten temat. E, no bo cóż, no. Samo to się nie zmieni. Czyli nie? kształcenie, kształcenie, tak. kształcenie i. No może... wiecie, właśnie to powinno być w szkole, mm. wracając, z, z, z takie z kół i wracając no do ryczarkę. O tym i powinno kobiet, być. I mężczyzn. Dokładnie bo to musi Dokładnie tutaj i tutaj to powinno zabierać. być to, że nie wiem, jak są lekcje o okresie, to też nie rozdzielajmy klas. A tak zawsze było, było no, prawda? No, że no, się rozdzielało właśnie. klasy. Hm. No Miesz, dobrze, tym warto to mam nadzieję, że słuchali nas tutaj no. też panowie, ponieważ to do nich też e, kierowany... No, słuchają nas dzisiejszy, też panowie, bo sprawdzają statystyki, mm. więc tak. Ten dzisiejszy odcinek był nie tylko dla kobiet i o kobietach, ale był o kobietach dla panów przede mm. wszystkim. Bądźmy bezpieczne, sprawdźcie wszystkie aplikacje, o których rozmawiałyśmy. E, nie bójcie się i nie sladshamingujcie się ani same. Ani tak. innych. Dzięki, Paulina. Dziękuję Dzięki, bardzo. wielkie dziewczyny. Maja? A teraz nasz ulubiony moment, czyli nasz cykl Wstrząśnięte, niezmieszane, gdzie odpowiadamy na pytanie naszych słuchaczy. I dzisiaj um, wybrałyśmy pytanie Kasi. Już Wam czytam. Cześć dziewczyny, jako wasza wierna słuchaczka, ale też czytelniczka i studentka dziennikarstwa, chciałam Was zapytać, jakie macie metody zapamiętywania pytań na wywiady? Macie je w głowie, idziecie na żywioł, czy je notujecie? Jeśli notujecie, to gdzie? W telefonie czy notesiku? Pozdrawiam. Mm -hmm. <laughs> Jakie piękne pytanie. Czyż? Fajne pytanie, Nie? bardzo. Od razu się zachwyciłyśmy, jak dostałyśmy to pytanie, także bardzo, bardzo Kasiu dziękujemy. I jak to jest, Maja? Gdzie notujesz? Bo... No, nie idziemy na żywioł, zawsze. Lecz znaczy mogę powiedzieć o sobie, ale trochę wiem też, jak Maja pracuje: nie idziemy na żywioł, zawsze te pytania są spisane, zawsze trzeba się przygotować. I robimy taki bardzo, bardzo porządny research. To, to nigdy nie jest tak, że sobie z głowy spisujemy pytania, ale faktycznie ja chodzę. Z, no, z notesami zapisanymi tymi wszystkimi pytaniami, chociaż miałam taką historię w życiu zawodowym, gdy przeprowadzałam wywiad, że mój, mój bohater nakrzyczał mnie, że wykrzyczał mi właściwie w twarz, że wyglądam jakbym była z gimnazjum i tylko czytam i czytam te pytania dlaczego z nim nie rozmawiam. No prawda? Tak. A możesz ja zdradzić, kto to był? Mogę, mogę. Był to Stasys Eidrigavicius i to jest jeden z takich najważniejszych artystów grafików, których tutaj nosi nasza ziemia. no Pochodzi oczywiście z Litwy, no jak, jak samo nazwisko mówi, ale pamiętamy go wszyscy jeszcze z takich lat 80. i 90., wszystkich jego obrazów. I, I gdzieś tam grafik na książkach czy na płytach. W każdym razie, nawrzeszczał na, ciebie. nawrzeszczał na mnie. To była bardzo taka bardzo stresująca rozmowa, która wyszła finalnie bardzo dobrze. Ja zamknęłam ten notes albo bardzo się stresowałam, ale pociągnęliśmy jakoś tą rozmowę, ale tylko dlatego, że byłam bardzo dobrze do niej przygotowana. I Czyli część pytań miałaś w głowie, już po prostu. Część pytań miałam w głowie, część całkowicie inaczej poprowadziłam, ale, ale wiedziałam o co pytać. Natomiast e, znam osoby też, które w ogóle to jest z tego, wiesz, idą na żywioł tak naprawdę, ale to nie są nigdy dobre wywiady. Ja też znam takie osoby, które zupełnie nie przygotowują się, bo mówią, że lepiej jest kiedy właśnie idziesz na żywioł, kiedy to jest kiedy naturalne, nie kiedy nie znasz osoby. osoby. Ja mam troszkę inne doświadczenie, szczerze mówiąc. Ja jak się przygotowuję do wywiadu, to czytam i słucham, oglądam wszystko, co jest z daną osobą związane, wszystko co jest możliwe. I no tutaj rzeczy, których ktoś nie dopytał, mm -hmm. gdzie wiem, że można było pociągnąć temat a nikt tego nie pociągnął. Tak. No bo całe, całe, jakby, no, zawód dziennikarza polega na tym, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś więcej, a nie powtarzać wywiady, które już gdzieś się mm -hmm. pokazały. Ja też mam zawsze taką intuicję, że może to pytanie, które. Widzę, że często się pojawia, nie chcę go zadawać, ponieważ co możesz odpowiedzieć nowego, setny mm. raz na ten sam temat. Dokładnie. I czasami chcę, chcę też, jakby sprawić jakąś taką przyjemność bohaterowi, żeby zapytać go o takie rzeczy, właśnie Dokładnie. tak jak mówisz, o których go nikt nie pytał, albo zaskoczyć go pytaniem. Bo w, jeżeli go zaskoczysz pytaniem, to wtedy wychodzi najlepiej. A szczególnie, jak zaskoczysz go, z mojego doświadczenia wynika i tutaj zwracamy Wam tajniki naszej pracy, <laughs> że że pierwsze pytanie jest takie kluczowe, jeżeli otwierające pytanie zdecydowanie Tak. Jest, nadaje ton cały Jeżeli rozmiary. rozmawiamy o płycie, to nie pytamy o płytę, tylko pytamy o coś, co nam się z nią kojarzy, co nam się kojarzy z tytułem, co nam się kojarzy z tą osobą i zaczynamy w ogóle z całkowicie innej strony niż później będziemy dyskutować, ponieważ jeżeli pierwsze pytanie zadacie interesujące, ciekawe i takie naprawdę catchy, to 100% rozmowa się, rozmowa się inaczej układa i potoczy wam się po waszej myśli. No dobrze, a jak spisujesz pytania, to na komputerze czy w notesie? Mm, to zależy. Czasami jak robię research, to mam powpisywane wszystko, wszystkie rzeczy w, w komputerze, ale gdy już idę na wywiad, to wszystko zapisuję w moim notesie. Traveler's Notebook. Od długiego czasu, wcześniej był zawsze Moleskine z Rolling Stonesami, teraz dzięki Harel odkryłam Traveler's Notebook i słuchajcie, jest to taki świetny koncept japoński. Możecie sobie dokupować wkłady. Stara dostała zresztą, to było No właśnie chciałam się pochwalić, że właśnie y, ostatnio miałam urodziny. Wszystkiego najlepszego po raz pierwszy. Dzięki. To pierwszy. I dostałam właśnie w prezencie od Mai ten piękny Traveler's Notebook, czyli notes, który jest taki modułowy, gdzie możemy nowe wkłady sobie dodawać, różne i naklejki, i taśmy, i przypominajki. Jest to świetne. I zakładki. I zakładki. Dla dziennikarza to jest w ogóle zbawienie i też świetny pomysł na prezent. Świetny pomysł na prezent. On może się wydawać na początku dosyć e, drogą rzeczą. E, nie jest to nic sponsorowanego, o czym Wam tutaj mówimy, bo, bo to są rzeczy, które sobie same kupowałyśmy. E, kara dostała w prezencie. To właśnie ode mnie. ja nie kupowałam. No ale, ale dostałaś go w prezencie, w prezencie ode mnie. A nie, jest naprawdę świetny nie i właśnie tutaj zanotowałam. I jest skórzany wszystko. przede wszystkim i ta skóra się przepięknie starzeje, więc on też nabiera charakteru razem z Wami. No więc, tak więc tak, notujemy. Ja tak samo, jeżeli robię research no to wiadomo, że jest na komputerze, więc pierwsze pytania spisuję sobie na w Wordzie po prostu. Jeżeli wiem, że mam mało czasu i nie mam chwili, żeby to wszystko spisać, do notesu, to po prostu czasem, przyznam szczerze, drukuję te pytania mhm. i idę z kartką wydrukowaną. Ale zawsze musi być jakiś papier, nie? Nie, zawsze musi być papier. Nie ma bo chans. można sobie też w trakcie wywiadu dopisywać tam różne rzeczy. Ja zawsze dokładnie tak robię. Jak widzę, że ktoś coś powiedział i w trakcie, a nie chcę przeszkadzać, mhm. a ja wiem, że chcę dopytać, hasło mhm. pisujemy i nie zapomnimy o tym, bo w inny wypadkach jak nie mam długopisu i kartki na wywiadzie, to dla mnie nie ma szans. A jeszcze taka ciekawostka, jak powiedziałaś właśnie o tym, że nie chcesz przerywać swojemu bohaterowi, to jest taka historia związana ze Stanisławem Lemem, który, który <laughs> rok Lema zresztą obchodzimy w tym roku, ponieważ we wrześniu tak. futurolog będzie obchodził swoje setne, obchodziłby swoje setne urodziny. Natomiast on miał, te, miał taki zwyczaj już, jak był takim bardzo, bardzo dojrzałym mężczyzną, że podczas wywiadów. On w ogóle odpowiadał takimi bardzo jego odpowiedzi były bardzo długie, 40-minutowe często, więc to było jak wykłady. I jak próbował mu dziennikarz zadać w trakcie pytania albo mu na chwilę przerwać, to on wyjmował aparat słuchowy ze swojego ucha, kładł go na stole i mówił dalej. I mówił dalej. No. I jakby ten aparat na stole właśnie miał być dla dziennikarza taką informacją, że nie przerywaj mi teraz i tak ciebie nie słyszę. Tak, tak to co mam do powiedzenia jest szalenie ciekawe i nawet nie potrzebuję pytania. Lepiej sobie je zapisać faktycznie, jak coś macie, i dopiero po skończeniu przez osobę. Zgadzać. A czasami rzeczywiście Wygodnie. jest tak, że tak jak mówię, że e, nie przerywaj mi, bo mówię ciekawie, to też czasami tak jest, że mamy masę pytań, a po prostu rozmówca jest taki, że już po, sam zaczyna wszystko opowiadać tak. i tylko tak, okej, okay, jedno pytanie, drugie, a, sprzedaż, To, to jest prawda, co? ale to też jest fajne. To też jest ciekawe, to zależy od osoby oczywiście, bo czasami trzeba ciągnąć za język. No więc mam nadzieję, że odpowiedziałyśmy w ciekawy sposób, bo tutaj Wam przemyciłyśmy jeszcze kilka naszych e, sprawek zawodowych i trików. <laughs> e, no i co, i czekamy na kolejne pytania. Icie koniecznie na maila studio26podcast przez cmałpa gmail.com. Także czekamy na Wasze kolejne pytania. Już do Kasi leci paczuszka kulturowo-modowa. No i czekamy na kolejne. No dobra, Kara. To dziękuję bardzo, że dzisiaj z nami byliście. Mhm. i za to, że z nami jesteście i że słuchacie nas coraz liczniej, bo widzimy w, to w statystykach, także no, bardzo dziękujemy. Bardzo się z tego cieszymy, bo to nam też dmucha mocno w skrzydła i chcemy więcej i więcej, ale szykujemy dla Was super odcinki i nie wiem nawet, czy we wrześniu nie dostaniecie trzech. Jest taka możliwość bo wszyscy powr powracali, powracali już z wakacji. z wakacji, bo niestety ten czas wakacyjny często jest trudny, jeśli chcesz się umówić Bardzo z dziękuję. tak swoimi gośćmi, których my sobie tutaj mhm. zapraszamy i wybrałyśmy, więc czasami trzeba poczekać. No ale we wrześniu już myślę, że możliwe rzeczywiście, że dostaniecie trzy wywiady od nas, trzy odcinki. No. Także, także... będzie się działo. Dzięki Maja za dzisiaj. Dzięki Kara. To był podcast Studio 26. Dziękujemy za waszą obecność raz jeszcze. Pa, pa, pa.